Tak, nie miałem włączonego mikrofonu, a więc to się zgadza, a więc jeszcze raz, witam bardzo serdecznie na kolejnym live z Fundacji ATOC5. Dzisiaj kończymy turniej serii skoczni w Bischofshofen, ale najpierw trening w Billingen, a później jeszcze na szybko będę musiał odpisać sobie wyniki, jeżeli chodzi o turniej serii skoczni. Zresztą dajmy, też to się przyda, a teraz fantastyczny skok na poziom rozmiaru skoczni, 144 metry, a więc przepiękna próba. Miała miejsce 132,2 punktu. Jestem bardzo zadowolony z tej próby. To lecimy w takim razie. Oj, za agresywnie chciałem podejść i niestety wywrotka, szkoda, bo leciałem na naprawdę daleką odległość. Zobaczmy w takim razie, jak tutaj sytuacja się ułoży. I tak będą zrobić zdjęcia Badalemira, ponieważ on również się pojawi na dzisiejszym live. Nie udało się chyba do 145 dolecieć, ale 141 jest. Także solidna próba, pewnie będzie druga lokata. Dokładnie, 126,8. No i został ostatni skok. Potem szybkie screeny Radalemira i możemy lecieć z kwalifikacjami. Tym razem postaram się już na kwalifikacjach być. Niestety ostatni to fatalny, także będzie wrot kontuzji niestety. Dość zdecydowany przez dwie wywrotki. Dobra, a więc to było na tyle, jeżeli chodzi o tą kwestię. Parametry poszły odrobinę w górę, widać. Niestety kondycja psychofizyczna poszła nieco w dół. Witam pana Maćka Woźniaka, w zasadzie jednego ze stałych widzów. Dobra, a więc czas porobić na szybko zdjęcia i powysyłać je Dalemirowi. Oczywiście będzie to turniej, 4 skoczni. Pucharem świata się na razie zajmować nie będziemy. Tym zajmiemy się dopiero po turnieju. No dobra. A więc zaczynamy. 18, 27, 36, 45, 54. 55, tu będzie 64, 73 i tu już sobie możemy zakończyć. Pyk, a pozostali jeszcze nie zdobywali. Dobra, już się biorę za wysłanie zdjęć, żeby mieć już to z głowy. Także dajcie mi jeszcze parę chwil. Przy okazji sobie sam później pospisuję ewentualne noty tych zawodników, których mi brakuje. Bo nie mam jeszcze kompletu not. Mam tylko czołówkę, chcę spisać sobie przynajmniej to top 10, może nawet 20. Dobra, Dalemir jest tu. Dobra, czyli teraz tak, zacznijmy odtąd i to jest tutaj, skoki mam tu, dzisiaj mamy 1 marca, czyli począwszy odtąd, także na spokojnie, żeby się przesłało.
Dobrze, jest druga grupa. Znaczy druga grupa, druga tu część. Teraz trzecia. Teraz czwarta. W razie cztery. Tak, to teraz piąty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeszcze będą cztery kolejne. Jeszcze sam się upewnię, że wszystko wrzucam poprawnie. 1, 28, 36, 37, 46, 54, 55. Dobrze, na razie wszystko gra. Jeszcze powinno zostać D2. Tak jest. 64 i tu będzie ostatni. Poczekamy, aż się prześle tamto. Prześle się ostatnie i będzie fajnie. No i postaram się pospisywać jeszcze te noty, chociaż w sumie mogę bezpośrednio nawet ze zdjęcia. Nie będzie to żadnym problemem. Dobra, udało się przesłać, także Discorda mogę na razie rozłączyć. Tak samo Frapsa także mogę rozłączyć. No i teraz czas na szybkie spisanie czołówki. No i po nim mogę przystąpić już do części zasadniczej. Dobra, czyli spisuję teraz noty, czyli Riokel Sej ma punktów 840, 825 i 4 ma Schmidt, 824 i 9 ma Rumoren, 813 i pół ma Adam, 798 i 2 ma Goldberger. Przepraszam z góry, że robię to teraz, a nie w trakcie kwalifikacji, ale na kwalifikacjach chcę być w miarę na bieżąco i żeby później w miarę to było wszystko. Potem był Goldberger, Riokelsej, Schmidt, Rumoren, Adam, Goldberger i teraz Morgenstern, żebym się teraz nie pomylił. 791,9. Teraz Akseli Kokkonen jest kolejny. Ja go tylko znajdę, bo chwilowo go nie mam. O, tu jest Kokkonen, dobra. 785,5. Noriaki Kasai. Ja go akurat nie mam na tej liście. Kto był Kokkonenie? Kokkonenie był Petersen z Ingurt. 782 punkty. I Sven Hannawald 780. Którego tu w tym momencie nie widzę. Jest pan. Aha. To jest już finał? Nie, to jest tutaj. Dobra, Sven Hannawald. Gdzie jesteś, Svenie? Tu jesteś, Svenie. Tu jest Sven, dobra. 780 punktów. Dobra, na razie zrobię tutaj kopię. I teraz tak. Żebym teraz skupił się i zrobił tu początek. Czyli to jest pod kwalifikację. Odstęp. To jest pod pierwszą serię. Pyk. Tutaj będzie nota łączna. Dodanie. Cyk. Przerwa. Druga seria. Nota. Odległość. Przerwa. I jeszcze raz. To na razie wyłącz. Dobra. To na razie w takim razie, jeżeli chodzi o kwestie czysto techniczne, spojrzę na czat. I rozpoczniemy kwalifikację.
Witam, witam, Maćku, ponownie. Widzę, że mam chyba laga drobnego, 3,8%. Będę musiał chyba pozamykać jakieś karty w operze, bo zgaduję, że to może być główny powód. Nawet zaryzykuję i zrobię na szybko restarta, jeżeli chodzi o operę. Dobra. I jeszcze raz. Dobra, wróciłem ponownie, już powiedzmy na ekran. Także ja w międzyczasie będę teraz spisywał w miarę wszystko i później ewentualnie jeszcze w oczekiwaniu od Dalemira jeszcze pospisuję dokładnie pozostałe noty. Także sponsorów ma, parametry pokazywałem. Zaczynamy. Tak jest, zaczynamy. A więc skocznia w Bischofshofen o punkcie konstrukcyjnym K125, odległość dziury, czyli swoisty punkt KS 138 metrów, średni boczny wiatr. Także rozpoczynamy zawody, punkt 20:31. Zrobiłem, a będę jej potrzebować, żeby móc podglądać. Tak kasalnie wskazuję jako pierwszy, 124 metry, 105,9 punktów. Szanse na awans do konkursu tak już się nie ma. W dobrych wiatrach może być w okolicach 50. którejś pozycji. Peter Żonta jako drugi skoczek. Także zobaczymy, co z tego wyniknie. Pokażę tutaj dużo lepsza próba i to był prawie skok pod rozmiar skoczni, więc to będzie bardzo dobra próba. To jest 137 metrów i to jest 139,1. To może być jedna z czołowych pozycji, jeżeli chodzi o kwalifikację. 9,10 bym się kurmał. A tymczasem pracuje już i okna będzie nam skakał. Urman 770, 70. Potem będzie Aman 732 i 60. A Yoshioka skoczy słabo. Yoshioka niestety skacze nam za słabo i może mieć problemy. To jest zaledwie 111,4 na nocie, także jest ryzyko, że tego zawodnika nie zobaczymy w konkursie. Choć dużo nie zależało od liczby zawodników. Jan Doleżal, a więc czas na skoczka z Czech. Zobaczymy, jak zdoła wypaść podczas tejże sesji. Yoshioka zresztą jest na miejscu 12 w turnieju. 753,4 punkty noty. No, to był akurat słaby skok ze strony Jana. Bo tego może nie wystarczyć, aby awansować. 122,5. No, to jest tylko 1 punkt. Niestety, ale dla Jana, nie lepiej na razie ostatnia pozycja, no to myślę, się, że nie zobaczymy go już dalej. 14 idzie Brixen, nota 750,6. Christian Dufner, a więc wracamy do skoczka niemieckiego. Zobaczymy, jak sobie poradzi podczas sesji konstrukcyjnej. Na 15 miejscu mamy naszego Mateusza Ruszkowskiego, 740,6. Nie była to zła próba ze strony tego zawodnika. A więc Dufner, 125 metrów, nota 115,5 punktów. Jest szansa, że uda mu się z tą notą zakwalifikować do konkursu. Po Mateuszu mamy Brasa Helsla, a na belce Beli Matylicz.
Mikkels miał 737 i po prostu muszę mieć na bieżąco zapisane, żeby być już przygotowanym na to, aby być na bieżąco. Jeżeli chodzi o klasyfikację całego turnieju, no niestety mamy wywrotkę, a więc jest drama ze strony Fina. Szkoda, bo Bergisel pisał się dobrze. 128,5 metra i 92,6 więcej. Tego zawodnika już prawdopodobnie nie użyjemy w konkursie. No więc szkoda bardzo. Nie wiem, jak to nie zostało te pucharze świata, więc niestety nie zostanie pewnie. Właściwie Bachlera, pierwszy z biało-czerwonych. Nie widywaliśmy go ostatnimi czasy, no ale teraz się nam pojawia. A więc Marcin Bachleda. Jak się tak poradzić, nie udało mi się zobaczyć. Ma pominięcie laga 101,5 metra, króciutko, 73,2. A więc no niestety, ale z Marcinem będzie się pożegnać, szkoda. Jussi Hautamäki teraz. Ranie. To nie był rzutko. 124,5 metra. To jest Jussi Hautamäki. Nota 114. Wbrew pozorom będzie ciężko popisać się tym naraz. Teraz będziemy mieli Baltazara Schneidera. Jonę Akonen. 63,4. Zobaczmy, jak Baltazar sobie poradzi. Niezła próba. Powinna wystarczyć do awansu do konkursu. Bo to jest 126,5. Nota 119,2. Tak jest. Myślę, że Baltazara Schneidera, którego już teraz mam na drugim miejscu, powinniśmy zobaczyć podczas zawodów. Teraz tutaj. Teraz na belce Boyan Berle, a więc koczek holenderski. Tutaj on ten narkiego kasa jego. On miał 626,9. A z kolei końcówka drugiej dziesiątki. No, Boyan Berle za krótko. To jest ewidentne. Bo to jest zaledwie 101 metr. Czyli też bardzo krótko. 73,3, a więc przedostatnia lokata. Tutaj jedna skoczka pokonał, jeszcze nie wiem którego, ale zaraz się dowiem. Marcina Bachleda o 1/10 punktu z tego co widzę. No i proszę Państwa, Roar Jokelsejp, a więc lider turnieju 4 skoczni, który przypomnijmy ma przewagę na poziomie 14,6 punktu nad Martinem Schmidtem już w powietrzu. No i ładnie, nie jest to jeszcze skok petarda, ale na ten poziom kwalifikacyjny wystarczy. Ale to w tym sensie to i tak jest świetna odległość, 136,5 punkta. Na razie przegrywa z Peterem Zonczą, ale na razie bezpieczny. Także teraz on tutaj do zapisania Roberta Krańca, a na belce Hideharu Miyahira, który będzie za Krańcem. 618,1, a z kolei Miyahira 608,5. I to była niezła próba ze strony Hideharu. Teraz się dowiemy, jaka będzie nota, 127 metrów. 117,6, nie jest to wysoka nota, ale być może to zakwalifikowanie się będzie wystarczająca. Po Miyahirze to już będzie kolej, to już będzie trzecia dziesiątka. No, Skyline będzie Primoz Leterka. Mam do pisania Stefana Pipera 605,7. I po tym koniu nie wiem. Wiedzę po 54,7. I to była ładna próba ze strony
peterki, a więc bardzo ładnie. 132 metry, nota 120, ojciec 1/10, na razie na trzecim miejscu, ale spoko, może być spokojny awans do zawodu. Po Nieminianie mamy Martina Helwarta. Aż wrażenie wlaczę teraz starsze, więc niestety nie wiem, co mi powiedzieć. 502,8. Ale to niestety nie była dobra słupa, podczas którego teraz idziemy. Teraz koszty na Thomas Loppen. To jest zaledwie 123 metry z notą 110,9 punktów. Także raczej Loppena nie ujrzymy podczas zawodu w głównym. Skoczek numer 15, a więc Simon Amon. Po tym skoczku można się spodziewać różnych skoków. Dobrze sobie poradzić w kwalifikacjach na Berwizel, dzisiaj po południu. Teraz zobaczymy, na co go będzie stać. Było go stać na dobrą próbę, ale lądowanie nie najlepsze. 137 metrów. I to jest zaledwie do 29,6 punktów. To mu daje na ten moment trzecie miejsce. Myślę, że już tą grupę skoczków to mogę na razie sobie darować. Począwszy od tak naprawdę od Nieminena w dół. Czyli w sumie Helwarta mogę sobie darować w razie. A teraz dla Zbyszka. Pozostali już liczą się w czołówce, także tu już jakby sprawa jest mniej istotna. Także będzie łącznie 21 skoków, bo jest to takiej kluczowej rywalizacji. No a tutaj mamy już wylądowany skok. Dalsza. Lars. 119,5, to akurat jak na wrócie skoczni bardzo krótko. 96,1 to oznacza, że Lasa Bysztela zapewne finał w konkursie na tej skoczni nie zobaczymy. Ale szkoda. A teraz mała niespodzianka. Dmitrij Wasiljew, który bardzo dobrze poradził sobie pod nieobecność Dmitrija Ipatowa na Berkizel. Zdoła zgarnąć przyzwoitą lokatę. Zobaczymy, jak mu pójdzie tym razem. Był 16. A skoczni Berkizel 129 metrów, no tutaj znowu przyzwoicie 122,2, piąte lokata. To na razie nie będę musiał przepisywać, także mogę wreszcie zacząć nieco spoglądać na czas. Biernej na Rumorena, więc skoczek, który na ten moment zajmuje trzecią pozycję w kuchni 4-3, tylko pół punktu za Martinem Schmidtem, a więc tutaj będziemy mieli już do czynienia z dość poważną walką. Zobaczmy, co nam pokaże Norwek. No to była próba na poziomie 37,5 metra, bardzo ładna próba. To jest nota 137 punktów, a więc jest drugi. Trochę jak już czuję po sobie, że głos nie pracuje do końca w formie. Niestety tu te dwa konkursy. Józef teraz. Ale następnego dnia być może będzie dzień wolny, ale jeszcze zobaczymy. Pewnie nie wiesz, po południu wejść zawodów, bo to były jednorazowo. No i tutaj Ritterfell chyba nie było. Próby 123 metry zaledwie. No to na poziomie 112 i 4, także jest szansa na konkurs, ale nie do nadużycia. Niestety. Także z Jorgiem może być mimo wszystko bardzo ciężko. Janne Ahonen, a więc skoczek, który być może walczyłby o czołowe lokaty w turnieju. Niestety zawalony Oberstdorf, bo tu cały czas będę zaznaczał. Sprawił, że nie było, nie jest mu dany, ale i tak na razie jest na miejscu 15 w klasyfikacji turnieju. No i wiedziemy, jak Ahonen pięknie leciał, zwłaszcza w końcowej fazie. Był tam jeszcze wyciągnął dodatkowe metry. No i najdłuższa na się odległość, 138 metrów, 139,4, więc jest pierwszy w tym momencie Janne Ahonen. Zdoła Petera Zonte o 30 punktów wyprzedzić. A teraz czas na Andreasa Goldbergera. Teraz Goldberger, który jest na miejscu
piątym, jeśli chodzi o turniej czterech skoczni. Pomimo, że nie najlepiej mi poszło w Oberstdorfie. No nie, nie badałem się najgorzej. No to w Oberstdorfie był dziesiąty akurat w Goldberger. To ma trochę takie. Ja swoje kwalifikacje pamiętam. Goldberger, 132,5 metra, 128,5. A więc ładnie, Goldi. To na razie mu da całkiem spokojną katę. Miejsce szóste. Nota taka, że nie musi się obawiać. No jaki Kasai. A więc Japończyk. Akurat Noriaki miał pecha, jeżeli chodzi o turniej. Zawalony Innsbruck sprawił, że wypadł z rywalizacji o czołowe lokaty. Ale myślę, że się jeszcze nie podda, jeszcze będzie walczył. 111 metrów, 92,3. No jeżeli nie uda mu się załapać do czołówki ze względu na pozycję w Pucharze Świata, no to niestety, ale dla Kasajego to może znaczyć już koniec. A więc część Austriaczka na razie nie idzie mu kompletnie. No i teraz uwaga, Akseli Kokkonen obył drugi w kwalifikacjach na Bergisel i zaimponował. Jest w tym momencie w kwalifikacji na siódmym miejscu, a więc zobaczymy, co film pokaże. To może być jedna z niespodzianek tych zawodów, ale nie tym razem. Nie tym razem, 133 metra. Niestety, podgląd nie sugerował aż tyle. Ale 138 punktów, jest w tym momencie piąty, a więc udaje mu się wyprzedzić Simona Mana, ale strata do Liu Kelseya już jest nieco większa, więc już wiadomo, że tak wysoko jak ostatnio nie będzie. Skoczek 24, Oli Pekkala. Widzimy, że wysoko nad zeskokiem, tylko że dość szybko spada i skończyło się to odległością niezłą, ale niewystarczającą. Bo to jest 127 metrów z nosą 118,9. 11 pozycja. Na razie prawdopodobnie z awansem do konkursu. Ale jeszcze zobaczymy. No czas na numer 25, a więc Jan Matura, a więc kolejny z Czechów. A więc trochę liczniejsza obsada. Zobaczymy, czy zdołają z tego skorzystać. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Leci w tym momencie Jan, ale jest to krótki skok. Chowałem się, że na tym skoku jego przykład na końcu 150 metra, a więc za krótko zdecydowanie. 82,4 punktu. Trzecia pozycja od końca. A więc no. Dla Jana Matury to już jest koniec rywalizacji. Numer 26, Kazuyoshi Funaki, a więc sensacja z Bergisel. Jeden z lepszych zawodników. Na razie Kazuyoshi Funaki nie jest tutaj na liście czołowej, więc pewnie któryś ze konkursów musiał zawalić. Za chwilę postaram się zlokalizować, który był to w przypadku Funakiego. 121,5. A nota 120 punktów równe, a więc mimo wszystko Funaki jest 13, a więc po prostu nie zdałem go zlokalizować, to wiesz, Funaki na razie na 13 pozycji, co mnie zastanawia, bo tutaj Gepiksen powinien być, ale to już mniejsza z tym. No, musiałem się na ciebie. Który miał na 7,54. Dobra, nie istotne. A, po prostu nie chciałem Funakiego. Dobra, nie istotne. Michał Urman teraz skoczył. A teraz nie będę lokalizować. Tutaj jest. 132,8, a więc również solidna nota, która da mi w tym momencie pozycję piątą. Brawo. Marcin Schmidt teraz. Tu chyba nie jeszcze widzicie było. Martin Schmidt to był. I Martin Schmidt, proszę Państwa, zawalił się.
To jest ani żaden sprawdzony. No niestety trochę działanie na kilka frontów nie służy, no ale spróbujmy jeszcze raz znaleźć notę zawodnika. Teraz kolejny z Niemców, Michael Neumayer. 93,9. Oczywiście Martin Schmidt wystartuje, ponieważ jak dobrze wiemy, on jest w czołówce, no ale na razie nie idzie najlepiej. Zobaczmy, co to z kolei Michael Neumayer. 123 metry. 113,9. Może być nawet lepszy ewentualnym awansem do zawodu. Zobaczymy, co zdoła z tego wyniknąć. Czas na Andreasa Wilberga. Jeszcze sprawdzę sobie, czy wszystko się mi tu zgadza. Znaczy, że nie minę powinien być na miejscu jeszcze drugi. I to się zgadza. Dobra, a więc wszystko teraz powinno być poprawnie. Tutaj mamy 122,5 metra z mocą 110,5, więc jeżeli grupa startująca nie będzie duża, to Wilberg raczej się nie dostanie do zawodów. No ale zobaczymy. A teraz Kyura Higashi, zawodnik, którego nie widywaliśmy ostatnimi czasy. Zobaczymy, co nam pokaże tym razem. Higashi, 126 metrów, 105,8, słabo, no tu też jest piowe. No i Higashi miał ze sobą mieć problem z awansem do serii konkursowej, a teraz pora na Sigurda Petersena, a więc kolejnego z istotniejszych zawodników. Sigurd Petersen aktualnie zajmuje prezentację w turnieju 8 pozycję. Zobaczymy, jak wypadnie podczas kwalifikacji. No nie było to najlepsze. To 24,5 metra. 114,1. Będzie ciężko. Ale on chyba również powinien załapać do tych, którzy awansują. Daniel Forfang, a więc czas na Norwega. Zobaczymy, co pokaże na ten zawodnik. 128 metrów. Z notą 124, a więc nota akurat przyzwoita. Więc Daniela Forfanga w konkursie zobaczymy. A więc brawa do tego zawodnika. Pora na skoczka z numerem 34, Martin Helma. Razie na prowadzenie cały czas. Jana Ahonen, Peter Zons na drugim miejscu, Rumoren, Jokel Seid i Urman. To jest aktualna pierwsza piątka. No tutaj nie złapała Hedwarta, niestety wylądowana na dwie nogi. To będzie znowu strata na nogach. 130 metrów, ładna odległość. 114,3, więc tu już tam dobrze nie było. Dwa streamy jednego dnia, to się zgadza. Dzisiaj wyjątkowo dwa streamy jednego dnia. Natomiast nie jest wykluczone, że jutro nie będę w stanie je streamować. Już nie będę aż w takiej okazji. Ja bym czekał Andreas Wichels. Prawdopodobnie kolejny stream będzie dopiero w środę, ale to dopiero wstęp. Zobaczymy. Ale zobaczę na Wichelsa. Który skoczył ładnie, 132,5. Nota 128,3. A więc miejsce 9, a więc na razie wygląda to całkiem nieźle. Rok Benkowicz. Nie pokazał się rado, że na Bergizel, więc miał okazję wystartować. To, że ogólnie go nie widujemy zbyt często. Nie jest dany jakoś szczególnie regularnie. Zobaczymy, co będzie z gradem. No i to też nie był dobry skok, a więc
Chyba się nie uda. To mamy 3 metry, no to nie ma szans, to północy by nadzwyczajne. A nie są. 83,1, a więc Benkowi centrum. Podobnie nie zobaczymy się podczas zawodu. A teraz czas na numer 37 Pinchini, a więc czas na skoczka amerykańskiego, któremu udało się załapać do dzisiejszych zawodów Berzel, które jak dobrze wiemy zakończyły się niewiele ponad 4 godziny temu. A niestety teraz mu się nie uda, bo nie wyjdzie, a więc niestety nie udało się temu zawodnikowi. Wiem, gdzie są pewnie, a więc Amerykanin wykreślił się już walkę. Zaledwie 65,3. A więc może być przeróżnie. 38 numer startowy, czas na Jannę Happonena. Zobaczymy, jak pójdzie temu zawodnikowi. Ale widać, że tutaj jest już zrezygnowanie ze strony tego zawodnika w okazji tej próby. 123,5 metra. Nota 106,3, więc Happonena zapewne nie zobaczymy podczas zawodu. No, szkoda. Liczyliśmy, że zakwalifikuje się przynajmniej. Teraz czas na Georga Szpeta. Georg Szpet. Czy on łapie nam się tutaj w czołówce? Nie. On akurat do czołówki niestety nie łapie, jeżeli chodzi o turniej. I to była dobra próba ze strony Georga Szpeta. Bo to jest próba na 128,5 metra. I to jest 124,3. A więc brawa dla tego zawodnika. Teraz Thomas Morgenstern, a więc znowu istotniejszy z zawodników. To jest zawodnik klasyfikacji generalnej w tym momencie. Tu wiem, teraz skoczy na miejscu 6. No nie była to jakaś nadzwyczajna próba ze strony Tomasa. Bo to jest 113,7. Nie jest to coś, na co liczyć ze strony Tomasa. 125 metrów zaledwie. Ale to są kwalifikacje, także nie ma się tematu. I to na Quinta Jonesa, więc na skoczka amerykańskiego. No i to już jest numer 41. Zobaczymy, jak uda się to wykorzystać. No i wykorzystał. Jak na swoje możliwości skoczył ładnie. 124,5 metra. Największych obiektów, jeżeli chodzi o turniej, które skoczki. Tak, trzeba się spodziewać największych odległości. Do 15,1 być może wystarczy. Chociaż jeżeli będzie w końcówce stawki, może iść na problem z zawodnikami, którzy mogą się nie dostać, ze względu na to, że mieli gorsze skoki, ale ich pozycja w Pucharze Świata pozwoli im na starty. Artur Lappi teraz. Powoli dochodzimy już do grupy zawodników, która rozstrzygnie nam to, jaka będzie aktualnie sytuacja. Artur Lappi. Chyba tak, że lądowanie na wynosi z tego, co zdążyłem zobaczyć. 127,5 metra z notą 110,3 punkty. Tu jest animacja pozycja. Może mieć problem z tym, ze zakwalifikowaniem się, ale czas pokaże. 43 numer, Sven Hannawald. To jest skoczek, który tutaj walczy o zwycięstwo w turnieju, może nie, ale jest w tym momencie, no, tego co widać na 9 miejscu, jest za Sigurdem Petersenem. Tam jest tylko 2 punkty różnicy, więc tutaj walka będzie bardzo zacięta. I to był bardzo dobry skok, to był bardzo dobry skok, to był ponad 130-metrowy. Teraz się okaże, o ile 133,5. 129,3. Na razie pozycja 8, a więc na razie Hannawald robi co do niego należy, byle żeby powtórzyć to teraz w serii konkursowej. Czas
na Mateusza Rutkowskiego, a więc naszego, powiedzmy, drugiego z biało-czerwonych. Miejmy nadzieję, że poradzi sobie z presją, jaka na nim ciąży. Widzimy, że dosyć dobrze złożył się do pozycji. Dosyć wygląda to dobrze i poleciał ładnie, ale lądował na dwie nogi. Chociaż to wieszka na pewno stała przekroczona. Tak jest, 134 metry. Bardzo daleko, ale nota 122 punkty. Do awansu, do konkursu wystarczy. Na razie na miejscu 14. A więc brawa dla Mateusza jak na razie. Czas na numer 45. Jakub Janda, nieobecny na Berkizel. Trochę stracił swoją szansę, ale i tak na razie z pewnością może zaliczyć tą fazę sezonu do bardzo udanych. Zobaczymy, czy pójdzie za ciosem tutaj. I to także była dobra próba. Co prawda krótsza, na pewno nie będzie 130 metrów. No nie, 128,5. Nota 122,8. Ale miejsce 13, awans do konkursu powinien być zapewniony. Jeszcze szósty numer, czas na Roberta Mateje. On nie był obecny w Dziarnisz, a z kolei Robert Zorki zaliczył słaby występ. Więc do niego turniej tak jest na straty. Mogę chociaż raz dołatkać się z lepszej strony. No, nie zapowiada się. Zaledwie 128 metrów, słabe lądowanie. I to jest zaledwie 111,2. Może się uda, ale to jest ryzyko, że może mi wszystko nie dać rady awansować do konkursu. Numer 47. A więc mamy jednego z Amerykanów, którzy tutaj wciąż wywodzą się z oryginału. Zobaczmy. Krótko, krótko. Może i niezłe lądowanie, na pewno nie będzie ostatni, ale nie jest to sposób, który ma być 117,5 metra z nocą 102,5 punktów. 37 lokata z niewielkimi szansami na awans do konkursu. Numer 48, czas na Stefana Bajpera. To jest skoczek, który jest 21. W klasyfikacji turnieju szereg skoczni, więc on ma o co zdecydowanie walczyć. Miejmy nadzieję, że sobie poradzi z zadaniem. I zrobił to całkiem nieźle. To mu trzeba oddać, że zrobił to na razie całkiem sukcesie. 127 metrów. I to jest 121,6 punktów. Miejsce 16, awans do konkursu spokojnie. Brawo dla Stefana. Jeszcze dwóch skoczków, a potem zacznie się stopniowa eliminacja. Teraz czas na Ildara Fatkulina, nieobecnego podczas ostatniego konkursu na Berkizel. Zobaczymy, czy mu tym razem pójdzie trochę lepiej. Choć to jest koncert, który nie wszystko osiągał w tym sezonie w Pary Świata. Dobre wyniki. Choć tutaj się wam może się to nie udać. Chociaż to 32,5 metra, więc ładnie. Kąt kamery troszkę nas zmylił. 129 metrów, pozycja 9, spokojnie awans do konkursu. Czas na numer 50. A numer 50 będzie miał na Tommy Ingebrigtsen. A więc koniec skoczu, który tu walczy o wysokie cele. Ingebrigtsen na razie na miejscu 14. Nota 750,6 punktów. To jest większa strata do liderów, ale ten zawodnik toczy swoją walkę, żeby dostać się do czołowej dziesiątki całego turnieju. I poszło dobrze, 132,5. I to jest 132 punkty. To jest pozycja numer 6 w takim razie. Także od tego zawodnika rozpoczyna się eliminacja. Jan Juris, a więc skoczek estoński. Na razie pierwszym w kolejce do odpadnięcia Team Sheni, który nie wybił się z progu. On miał 65,3 punktu, więc już tak naprawdę poleciał lepiej. Zobaczymy natomiast, ilu zawodników pokonać. To jest 118 metrów, więc
mimo wszystko nie zobaczymy po konkursie za krótką odległość. 101,90, także 41 pozycja. A więc zaczynam, a więc liczenie jako pierwszy odpada nam zawodów. Jako drugi w kolejce jest Marcin Bachleda, potem Bojwan Berle, Jan Matura, Rok Benkowicz i Veli, Mati Lichten. Czas na Matthiasa Hafele. A więc czas na skoczka z Austrii, niewidzianego zazwyczaj. Zobaczymy, jak pójdzie ta próba. Czy pokaże się podczas wyjazdu, widzimy dosyć wysoko, ale chyba przesadził odrobinę. To wysoki skok na Dalinę Kubackiego. I to wystarczyło na 122,5 metra. Z notą 110,90. Raczej do punktu się nie rozstanie, no ale na razie wejdzie w porządku. Na ile Maszki Bachleda pierwszym, znaczy drugim odpalającym na razie. 53 numer, pora na Masahiko Harabe. Również skok, na który serce myślę nie był obecny dzisiaj na Bergilel. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Niestety jest często niewidoczny w aktualnych notowaniach turniejowych. Może dalej nie będzie w stanie mi trochę bardziej tu pomóc, ale to zobaczymy. 123,5 metra. Nie jest to zła odległość. 113,3. Może mieć problem z awansem, ale zobaczymy. Na razie jest, a więc Holender na razie jest na miejscu.
sprawdzę za chwileczkę, bo to była jedna. 17 metrów. Dwa i dwa. Może być problem z awansem. Wydaje mi się, że liczba klatek jest troszkę za duża, ale postaram się to szybko poprawić. Zmienię rdzeń, dodam dodatkowy rdzeń. A nie, to pomoże. Robert Kraniec teraz. Tym razem. To była dobra próba. 136. Oj, to była bardzo dobra próba nawet. Ale to wiem jak bardzo. 134,7. Na razie pozycja piąta, a więc brawo dla Słoweńca. Może być on się bardzo zadowolony z tego wyniku. A przecież podanie 62 numer 102 zawodnicy, którzy aktualnie nie łapią się. Oczywiście pamiętajmy, że tutaj część i tak wystarczy na pozycję kwalifikacji, a więc Georg Ludwig, Tim Szeneni, Marcin Bachleda, Bojwan Berle, Stefan Rij, Jan Matura, Rogwenkowicz, Veli Matyliszczym, Nandjaki Kasaj, Martin Schmidt i Lars Hüschtel, to jest aktualna grupa. A potem mamy Jan Odorza, Szpana Kajzera i Jana Jurisa, jeżeli chodzi o kolejkę otwarającą. A teraz Andrę Hüschtel, nie, Wolfgang Lois jednak, przepraszam. Wolfgang Lois, 122 metry, nota 109,6, a więc raczej bez większych nadziei od na to, aby dostać się do zawodu. Także Jan Doleza, Zbigniew Pala, Stefan Kaiser będzie następny w kolejce. Teraz to Adam Albor na najlepszego ze skoczków amerykańskich. I zobaczmy, co pokaże nam tutaj. 19 metrów, niezbyt daleki skok. 106,5 punktów. Teresa piękna pozycja, jeszcze się łapie, ale raczej bez większych szans na występ w konkursie. W tym momencie odpadającym jest Stefan Kaiser, a teraz czas na Martina Kocha. Panie Rusie, Janie Jurisie będzie Siwajew. Kolejny Amerykaninus, Tekka Salmien, Akira Hiyashi właśnie, Alan Albon, Tekka Osuskie. No i zobaczmy, co zobaczymy tutaj. Niezła próba, choć zdaje mi się, że mogło być lepiej. No i Martin Koch, 26 metrów, 117,8, prawdopodobnie wystarczy do awansu konkursu, ale raczej także bez większych nadziei na odegranie roli pierwszoplanowej. Aleksander Herr, a więc skoczek niemiecki. Zobaczmy, co nam tutaj zaprezentuje. No to była dobra próba, naprawdę dobra próba, 127 metrów. I tu z kolei 118,1, 25 lokata, więc było przyzwoicie. Szybko zaimplementuję zawodnika. 56 numer na liście startowej. A więc Florian Wigl, a więc Siwajew Juris już poza konkursem. Zobaczmy, co będzie dalej. Dość dobra sylwetka w locie, dobra wysokość. I to był dobry skok. To był dobry skok. A więc Florian Wigl na razie robi swoje 127,5 metra. Nota 119 punktów. I numer 67. Pora na Hirokiego Yamadę. Oj, Yamada, no niestety już nam odpada, szkoda. Nie chcemy oglądać odpalania w ten sposób, no ale niestety nieraz no i tak na 108 metrów, zaledwie 83,9, więc również Hirokiego nie zobaczymy. A więc szkoda. No więc czas na Nicola Desumo.
Mamy koladę Zoom, nie wiem. Wymową może być konalizm sportka francuskiego, nie używanego na co dzień. Zobaczymy, jak sobie poradzi tutaj. I to jest to na 12 km, niedaleko. Ok. 91,6, a więc bez większej niespodzianki. A więc zawodnik już poza konkursem, tak jak to widzimy. Czas numer 69, zbliżamy się powoli do końcówki, chociaż to może trochę potrwać. Johan Eriksson. Warto wspomnieć, że wciąż nie skakał Adam Małysz. To jest też niespodzianka. To nam jeszcze niczym nie skakał. Ale zaraz do tego dojdę. Matia Otamek także jeszcze nie skakał. 122,5 metra Johana Eriksona, 109,3. Jeszcze się łapie, ale już raczej nie na długo. To jest chyba tyle. Takich trudniejszych spotkań, które nam brakuje. O właśnie, jeszcze tego nam tutaj zabrakło. To i nie minę. Zobaczmy, co nam tutaj film zaprezentuje. Pewnie jeszcze trochę na zemocji czeka. Że jeszcze co najmniej 76 spotkań będzie łącznie. Kwalifikacji, chyba się nie wyłączy. Będzie, ale to był krótki skok Miniena i to może nie wystarczy. 25 metra. Teraz kierujemy. 121 punktów jednak wystarczy. To jest to lokalna, a więc lepiej niż się wydawało w początku. To brawa w takim razie. A w tym momencie odpadają nam zawodnicy wcześniej z wspominami. Akurat Gassi, Salminen czy Alan Alborn. Teraz pewnie Szwana Horngachera, Jan Hafner, Johan Eriksson, Wolfgang Lois, Matthias Hafel i Artur Lafil. Aktualnie piątka, której grozi dyskwalifikacja. Zobaczmy na ten skok. Stefana Horngachera. To jest 113,5, więc bardzo krótki skok niestety dla niego. I to jest zaledwie 96,8 punktów, więc już Stefana Horngachera nie zobaczymy ponownie na stopni imienia pana Leitnera. Nie wiem, teraz który spadnie. To były 2 miliona. No i Wojciech Tajner. Zobaczmy, co nam Polak zaprezentuje. W razie najwyżej spadł oczywiście Mateusz Rutkowski. To jest aktualnie pozycja 18. Była zła próba Wojciecha, 127,5, czyli sporo krótsza niż Mateusza. I tu mamy 118,7. Jest 27, więc jest wysoce prawdopodobne, że uda się awansować. Wydaje mi się, że ścisk będzie bardzo duży w tamtej grupie. W tym momencie Janne Happonen z notą 133 jest pierwszym, który oczekuje na odpadnięcie. Przy egzekutorem okaże się Anders Bartal, za chwilę się okaże. Poczekajmy na sposobę zawodnika. Nie za bardzo sobie poradził na Bergizel. Pytanie, jak będzie tutaj? No, raczej też tutaj nic się nie uda. Nie wystarczy, to ma czasu, aby to było coś więcej. 124 metry. I zaledwie 116,7 punktów. A więc jeszcze udało się wyprzedzić Happonena i kilku innych, ale mimo wszystko nie będzie to czołowa pozycja. Chociaż jeszcze jest pierwszy, może mu się jeszcze uda. Krystian Długopolski, zawodnik zabrany na tą fazę sezonu. Miło go widzieć tutaj w składzie. Pytanie, czy pójdą za to wyniki. No to nie była zła próba Krystiana, być może zdoła coś jeszcze ten wycisnąć. To jest 120,5 metra. To jest nota 108,9. A więc, no niestety, Krystian pierwszym odpalający. A więc nie udało się Krystian wylatować do konkursu. Na Bergizel mu się udało. Tym razem już nie. A teraz Kittel, a więc Szwajcar. Więc poza Amanem również Szwajcarzy się pojawiają. Nawet jeżeli łącznie Ignacja nie jest szczególnie licznie reprezentowana, to jednak pojedyncze diamenty potrafią im się zdarzać. Zobaczmy na skok Kittela. No nie było źle. 123,5.
to 13,5 punktów noty. Dopiero 40 pozycja. Na razie się łapie, ale nie wiadomo na jak długo. Numer 76. A więc Henning Stenstrud. A więc Happonen, Eriksson, Lois również odpadają. Ta liczba odpadających coraz bardziej nam rośnie. I zobaczymy co z kolei. No tutaj będziemy mieli widok kolejnego skoku, który nie da awansu. Ale niestety Norweg kompletnie zawalił próbę. 106,5, nota 71,7, a więc odpala wywalda Norweg. I to jest koniec kwalifikacji, proszę Państwa, a więc już zawiało nam tutaj niespodziankami. Nie wiem co się stało, ale Adama Małysza dzisiaj nie oglądaliśmy, a więc mamy już niespodziankę. A więc, no, trochę smutno jest to mówić, ale Adama już nie będzie ten sam miał podium, który jest serii skoczni. Nie spodziewałem się w sumie tego, co się właśnie wydarzyło. No ale mniejsza. Zanim przejdziemy dalej, to teraz czas na spojrzenie, czy Dalemir już się pojawił. Jeszcze nie ma Dalemira. Mam nadzieję, że się pojawi. Tutaj dość duża grupa się zrobiła, ale na razie tam nie będę wchodził, także ja teraz pozwolę sobie poczekać na Dalemira i mniej więcej zweryfikować to, co do tej pory widziałem. Czy 50. zawodnikiem jest Matthias Haffele, ewentualnie Wolfgang Kloitz. Tak, to się wszystko zgadza, ale oczywiście ta lista nie będzie dokładnie taka jak widzimy, ponieważ pamiętajmy, że część zawodników wyżej notowana nie dostała się, także będą na pewno zmiany. Ale dobra, na razie póki nie ma Dalemira, wróćmy do czołówki. Janne Ahonen na razie na miejscu pierwszym, Peter Żonta na drugim miejscu, tam tylko 30 punktów różnicy, potem Björn Einar Rumoren, a potem mamy Jokel Seja, więc dwóch Norwegów, Robert Klein na miejscu piątym, jest aż dwóch Słoweńców w pierwszej piątce, to jest niespodzianka. Potem Michael Urman, Tommy Ingebrigtsen, Aczeli Kokkonen, Simon Amundsen Hanawal, no Matti Hautamäki, to mnie akurat widzieli, po dwóch fatalnych ostatnich konkursach nie pojawił nam się tutaj na tej skoczni. Pewnie będzie próbował odbudować swoją gorszą formę, natomiast no brak Adama Małysza zszokował, a więc nie mam pojęcia dlaczego, no ale tak się stało, że to akurat tutaj wypadła runda, w której Adam Małysz nam się nie pojawi. Ilar Fatkulin, Andras Goldberger, Andras Wittfeld, Primoz Peterka, Georg Fett, Jakub Janda, Dmitrij Wasilie, Mateusz Rutkowski, najwyraźniej Czerwonek na 18 miejscu, Stefan Pajper i Toni Nieminen na miejscu 20. Potem mamy dość wysoko Daniela Furfanga na 21 miejscu. Później Nagler, Funaki, Lidl, Schneider, Pekkala, Tainer, Wojciech na miejscu 27. Herr, Marcin Polski, Leharum Jagiera na miejscu 30. Potem Anders Bardler, Krzysztof Dukte, Clinton, Stefan Hoke, Hautamäki, Martin Hedvard, Sigurd Petersen, Michael Neumayer, Tomasz Morgenstern i Andreas Kittel. Następnie Masek Harada, Jörg Witterfeld, Christian Lavinger, Kazuya Shioka, Albert Matej na miejscu 45, Tomasz Lodel, Andreas Gilbert, Artur Lapki, Matthias Kapele i Polniak Lois. I teraz pytanie, ilu zawodników nam awansuje wysoko na prezydenta. Na pewno nie będzie to Eriksson, Długopolski, Hapunen, Alborn. Kolejna grupa. Tutaj chyba nie ma nigdy nikogo takiego. Także przyjaźni jeszcze raz. Alborn, Akira, Kijaszy, Pekka, Salminen, Reaktor, Halman, Akseli, Słajew, Jan, Juliusz i Stefan Kaiser. Tutaj mamy Martina Schmidta, to będzie pierwszy, który na pewno awansuje, być może raz Dyszel. Ewenem będzie tylko Kasaj, czyli dwóch albo trzech, być może Lindstrema także to spotka, zobaczymy. No i to jest już cała stawka w tym momencie, więc być może do trzech zawodników nam odpadnie, czyli wniosek Koloid dla Hafelego i Lopniego będziemy mieć. Wilberga raczej zobaczymy, choć nie będzie on w pierwszej kolejce. Barnie 13 tutaj daje mi informację o przeniesieniu, także już go tutaj przeniosę, więc będzie również asystował przy okazji tego konkursu. Także już tutaj go zapodaję. No i Dalemira również przenoszę, także będzie trójka, o ile Patryk się odezwie. Buddy was moved to your channel. Dobrze, a więc witam tutaj was bardzo serdecznie. Witam. Tak? Także mam nadzieję, że wszystko będzie poprawnie. Zanim przejdziemy do konkursu, jeszcze tutaj pozwalam wam na sprawdzenie głośności, także odpalcie sobie nagranie i zobaczcie jak tam macie sytuację. Dobra.
i mówcie do tego mikrofonu, żeby przeanalizować, czy wszystko... Dość głośno słychać, no. No właśnie, teraz mi się wydaje, że jesteś troszkę za głośno, także jeszcze cię troszkę przyciszę nieco. A dziwne to jest, bo na połowie ten mikrofon jest. Jeszcze trochę, dalej chyba u jakieś przestery robić. O, może teraz, może ciebie. Przester będzie mniejszy. Teraz jest tak na 1/3. Na 1/3 jest. Jest już lepiej. Jeszcze zmniejszyć? Jeszcze, znaczy, to ja może jeszcze... Nie, no to już jest lepiej chyba, ale nie jestem pewien. Teraz? Dobra, już odpalę tutaj. Ja słyszę siebie, że jestem głośno na pewno. Już cię, Patryk, ciszyłem trochę. I... Teraz jest trochę jakby za cicho. No to musisz się troszkę podgłośnić, ja już aż tak nie będę obniżał. Tyle? Nie wiem. Jeszcze zaś jest za głośno. No tu chyba za bardzo trochę podbiłeś, tak mi się wydaje. Dam trochę ciszej. Dobra. Dawam jeszcze czas na dozbrojenie, a ja w tym czasie jeszcze wyślę na stronę naszego patrona informacje o live'ie. Ura. A to Patryk 913 też będzie komentował? Myślę, że tak, że będzie pewnie też mówił, zwłaszcza, że ja troszeczkę mówiłem teraz podczas kwalifikacji. Ja myślałem, że to będę jako człowiek, który będzie czytał czat, ale... Nie, na pewno ja będę miał czat, także fajnie było, gdyby teraz na czas pierwszej serii ja na chwilę będę pewnie przyciszony trochę, natomiast pewnie już przy okazji finałowej już będę mówił więcej, także będę wam teraz oddawał głos. Jeszcze mam nadzieję, że dalej mnie dostał tam informacja a propos konsultacji turnieju 4 skoczni. No dostałem. Tak, także tutaj będzie miał formę w miarę na wszystko, więc w razie czego będzie mówił. Ja też będę odpowiadał za aktualizację tabeli. Jeszcze tylko listy startowe nie dostałem. Nie wiem, w jakiej kolejności polecam. Listę startową już... Tutaj może być mały problem, bo tutaj kilku zawodników psów nie zostało, a oni wejdą na pewno, jak Smith czy Kasai. Nie wiem, czy tak będzie też z Lasem Duszterem i Lichtremem, także co najmniej, na pewno nie wystartują nam Lois i Hafele, a także niepewna sytuacja Latkiego i Wilberga. Loben chyba będzie pierwszym takim pewnym z czołów, takich, co się zakwalifikowali faktycznie. To nam wcale nie pomaga, ty. No ja wiem, no, ale niestety sytuacja jest jaka jest, a ona wcale nie jest szczególnie komfortowa. Kurde, mogliście nie dodawać tego patcha z 15. O. To nie było problemu, tak? No cóż, to zaraz, ja. Jeszcze zanim zacznę, jeszcze sprawdzę tutaj. Morgenstern będzie pierwszym, który będzie skakał, a będzie z tych, którzy będą walczyli o wysoką stawkę. No cóż, nie liczę tutaj Schmidta, który no pod nieobecność Adama Małysza, nieuzasadnioną. No to jest, no umówmy się, ma już w zasadzie pewne podium, bo Goldberger, który jest na 5. miejscu, tu już jest strata do Rumorena, który na 3. miejscu to jest chyba ponad 26 punktów, więc to będzie bardzo ciężko odrobić. Ale zobaczymy także, ale tak czy siak walka o podium może być bardzo zacięta. Jeszcze jakieś pytania? No daj wyższą tabelę, od początku puść. A, dobrze, no to w takim razie bardzo proszę, już wam dam od samego początku. Ej, bo mnie jakiś znowu przestery robi. No właśnie, mi się wydaje, że trochę cię podgłośniło za bardzo. Ty już przyciszyć za bardzo się nie da rady. To ja cię przyciszę, to ja cię przyciszę, bo ja cię miałem podbitego troszkę, to jeszcze cię podciszę. O jeden szczebel. Dobra, zobaczmy teraz, jak ma się sytuacja. Dobra, sprawdźmy. No, może by było nawet, nie? No, może nie jesteś za głośno, ale powiedzmy, że przesteru już na pewno nie ma. Gaduję, że twój się nie dostał. Ktoś nie dostał? Twój zawodnik się nie dostał do... No nie, do akurat do miałem pecha, niestety... akurat w tym konkursie był boczny wiatr, także niestety... Opcje były dwie, albo się uda ponieść, albo mnie zdmuchnie. No niestety nie udało mi się go wykorzystać i nie odleciałem. Także, no nie tym razem. Dobra. Tak, szkoda mi było gapa, bo gapa było blisko, ale tam niestety była chyba 55. pozycja, więc tam było blisko. Dobrze, a więc klasyfikację przedstawiałem, także... No tak, klasyfikację, 90 teraz.
Tak, daję wam dalej tą drugą dziesiątkę. Co robi Fatchulin na miejscu 11? Nie się pytasz? Akurat Ildar Fatchulin jest dobrym zawodnikiem. Jest regularnym bywalcem drugiej serii. Robi 19, ale dobra. No akurat Stefan Piper to faktycznie wystrzelił trochę. Akurat Ildar mu to no ale fakt, druga dziesiątka jest zaskakująca, raczej trzecią by się spodziewać, ale przypomnę jeszcze, że Wasiliew miał dobry występ na Bergizel dzisiaj po południu, bo był 16 w konkursie, także jemu może służą te konkursy. To tak by. Tak, już pokazuję trzecią dziesiątkę. No, Wojciech Talna, widzę 27. Ale coś tu jeszcze nie wejdzie mi pi. Ja mam takie przeczucie. O, zobaczymy. To jest czwarta dziesiątka. Tutaj jest trochę niespodzianek. Nie, Morgenstern jest cel. Peterson jest Herbert. No, niektórzy dość niefajnie skakali. Petersen czy Morgenstern tak nisko, no to jest zaskoczenie. No to, że Clint Jones jest w ogóle 33, to jest hit. Bardal na 31 miejscu też jest jednak niespodzianką. No ale zobaczymy, jak będzie w konkursie. No ja tam hitem wywołał, jakby to był 2010. Tak. No i to jest ostatnia, powiedzmy, kwalifikująca się grupa. To nie, no Mateja tak nisko, nie wiem. No Mateja, nie starasz. Może w konkursie się odbija. To będzie się nie starasz, nie idę. Dobra, a więc... Rozpoczynamy. Ja przez najbliższy czas nie będę cicho siedział pewnie na czas pierwszej serii, ale w razie, gdyby tutaj koledzy zadawali pytanie o klasyfikację, to będę wspominać. Także ja wam na razie oddaję głos. No i rozpoczynamy pierwszą serię ostatniego konkursu tej edycji turnieju Starej Skoczni. No i wystartował nam Noriaki Kasai. Zobaczymy, czy skoczy lepiej z kwalifikacyjnej. Może nie tak tam puka. 125 metrów. No typu 16-15,5. Nawet 14,5 od niemieckiego sędziego. No i na pierwszym wiadomo, pierwszy startował. Zobaczymy, czy wejdzie w drugiej serii. Teraz mamy na belce kolejnego zawodnika. To Martin Schmidt. Zawodnik, który powinien tutaj przecież walczyć o czołowe lokaty, a on jest gdzieś pewnie daleko, skoro startuje jako drugi. Dość dynamicznie na progu, szeroko prowadzi narty i to będzie skok w granicach poza punktem K. I zaraz się przekonamy, jaka to była odległość. 138 metrów, no to łączna 144 punktu. Oczywiście to powinno mi dawać na dłuższą metę prowadzenie. Może nawet na dłużej, bo to jest na razie najwyższa nota, jaką dwie oglądaliśmy. Artur Lapp. Zawodnik z pierwszej serii. Zobaczymy. Zobaczy jak, czy może bardziej jak Noriaki Kasai. No, bliżej było do Noriaki Kasai. 27 metrów, nawet wylądowanie teraz arkiem to było... No to 18, nawet 19,5 norweskiego sędziego, no to 117,1 i na razie jest na miejscu metr 2. Z 30 na belce startowej gotowuje się do startu Andreas Wilberg, reprezentant Norwegii. Zawodnik startujący głównie jako skoczek grupy krajowej. Teraz oglądamy go po raz kolejny w turnieju czterech skoczni. Wysoko nad zeskokiem i to będzie skok w krańcach punktu K. Przynajmniej tak to wyglądało z tej perspektywy. 122 metry, zatem przekroczyły 2 metry punkt K. 112,6 punktu łączna nota i on jest trzeci.
Kolejnym zawodnikiem jest zawodnik z numerem 14, Thomas Lubben. Podejrzewam, że też będzie zawodnik grupy krajowej z Dacji Norwegii, no ale dostanie się do pierwszej serii. To już można uznać za niemały sukces tego zawodnika. Dobre wyjście z progu pewnie na niego. No ale to będzie chyba najgorszy na dzień. Tylko tam takie 112 metrów, no i nie widzę szansy, żebyśmy go zobaczyli ponownie w dzisiejszym konkursie. Teraz czas na pierwszego z reprezentantów Polski, Robert Mateja. W kwalifikacjach skoczył 128 metrów, to dało mu miejsce 45. Będzie musiał się poprawić, jeśli myśli o awansie do drugiej serii. No i trudno powiedzieć, jaki to był skok. Realizator nam to pokazał z bliskiej perspektywy, ale chyba to było w krańcach 130 metrów. Dokładnie, 129. Dobry skok, 121,2 punktu i miejsce drugie. Dokładnie. Kolejnym zawodnikiem na barce startowej jest Kazuki Yoshioka. Zobaczymy, czy poprawi swoje osiągnięcie z kwalifikacji. No i podobny do Roberta Matei, no nie wiadomo, nawet dalszy 134, więc bliżej Martina Szpica. Będzie drugi, a to 131,7. Zobaczymy, może to nie da mu to drugą serię. Do startu przygotowuje się już mało znany Norweg Christian Olav Minger, zawodnik, którego praktycznie nigdy nie oglądaliśmy w zawodach Pucharu Świata. Zobaczmy, na jaką odległość go będzie stać. W kwalifikacjach skoczył 123 metry, później na progu i to nie będzie dobry skok. Wylądował tuż przed punktem K. O ile się nie mylę, na tej skoczni wtedy to był punkt 120. Albo właściwie nawet 125, bo widzimy 122,5 metra. No tam 13,12,3 punktu i miejsce 6. Ten to już było po przebudowie Bischofshofen. Ja tylko chciałem powiedzieć, że 117,6 miał Miyahira, który był 30 w kwalifikacjach, a propos serii szkolnej. A kolejnym zawodnikiem jest Jörg Licefeld. Zobaczymy. Jego też będzie ten taki skok, jaki on dał jego kolega za prezentację, czyli Martin Schmidt. No, to nie, no bliżej punktu A, więc tutaj może być ciężko za nas. 24 na razie, piąte miejsce. Mogło być lepiej, ale zobaczymy. Masahiko Harada, numer 53. Zawodnik, który skakał jeszcze gdy był bliski 40. Kwalifikację ukończył na miejscu 41. Teraz wysoko nad zeskokiem i to będzie skok też w granicach 120 metrów. Może nieco poza tym punktem. Widzimy, jest dość zadowolony ze swojej próby, ale to jest tylko 122,5 metra. To już na 113 punktów, no mimo tych dobrych not dopiero szóste miejsce. No i teraz zawodnik, który będzie nam otwierał czwartą dziesiątkę po kwalifikacjach. Andreas Stell. Zobaczymy, czy będzie w stanie poprawić tą 40 pozycję, jaką uzyskał w kwalifikacjach. No, no chyba niestety nie. 115,5, no i chyba niestety zabraknie go drugiej serii. No to 97,9 i 10 miejsce. Teraz Thomas Morgenstern. W kwalifikacjach skoczył 125 metrów, osiągnął notę 113,7 punktu. To na pewno nie był dobry występ Austriaka. Wiele się o nim mówiło jako o zawodniku, który jest legendą skoków, no nie ma co ukrywać. Niemal na równi ze Schlieren Zauerem. Teraz poza punktem K chyba zabrakło prawidłowego telemarku.
podmioty dość wysokie, po 18 Norwega, 19 płód, Amerykanina, Chińczyka i Niemca. Niestety tutaj zamazane są te dane i nie jestem w stanie zweryfikować, na którym miejscu jest Norwid. W trzecim chyba widziałem, że jest na razie, a teraz Michael Neumayer. Zobaczymy, czy będzie w stanie skoczyć daleko na miarę swoich możliwości. Te warunki też mi pozwolą. Bardzo spóźnione wyjście z progu. To będzie jeszcze upadek. No to wtedy wiemy, kto chyba zajmie ostatnie miejsce w tym konkursie. To 4 metry, no to 47,7 i ostatnie 13 miejsce. Sigurd Petersen, kolejny z Norwegów. Numer 32, w kwalifikacjach był na miejscu 37, skoczył 124,5 metra. Na pewno liczył na coś więcej, być może w konkursie się zmotywuje i osiągnie ten 130 metr przynajmniej. No i chyba osiągnął, zaraz się o tym przekonamy. 133,5 metra. Zatem potrafił się sprężyć na ten konkurs i Petersen z notą łączną 131,8 punktu aktualnie na drugim miejscu. Tak. Jest, a teraz Martin Herwald. No też trochę zaskoczenie, że tak dobry zawodnik jest w czwartej dziesiątce kwalifikacji. Miejmy nadzieję, że poprawi ten swój skok. Że to będzie skok mocno spóźniony. No to niestety chyba nie zobaczymy Martina Herwalda w drugiej stacji. 109 metrów, rądowanie na dwie nogi. No ta, 57,2, no i przedostatnia 14 pozycja. A ciekawe, czy w drugiej serii zobaczymy tego mniej utytułowanego z braci Hautamaki? Oto i Okej. Okay. Tak, Małski po dwóch nieudanych konkursach odpuścił te zawody. No być może pojechał potrenować przed kolejnymi konkursami. Spójrzmy teraz na Justiego, wysoko nad zeskokiem, ale odległości tutaj specjalnej nie było. To był skok wylądowany gdzieś chyba tu przed nawet 120 metrem. Tak, 115,5 metra, 104 punktu i 12 miejsce nie daje mu szans jakichkolwiek na drugą serię. Dokładnie. To zawodnik z numerem 55. Stefan Hoke. Gdyby powtórzył pewnie skok z serii kwalifikacyjnej, byłaby realna szansa nawet na 30, ale zobaczymy. No i też będzie w granicach 20 metrów, ale zobaczymy, czy tam to awans. 23 metry, na 9 pozycja. Może być ciężko. Clint Jones, Amerykanin, chyba jedyny Amerykanin, który startuje w dzisiejszym konkursie. W kwalifikacjach 33. On miał już miejsce na podium w swojej karierze, jeśli chodzi o zawody najwyższej rangi. Było to podczas letniego Grand Prix. Teraz położył się na nartach i to jest skok, no niestety zakończony upadkiem, bo odległościowo to było około 125 metrów. No ale szybko się podnosi, nic tam się nie stało. 127,5 metra. Oczywiście w drugiej serii go nie zobaczymy, ale to jest chyba w tej chwili sprawa drugorzędna. A teraz zawodnik z numerem 5. Krzysztof Dufner. Zobaczymy, czy jemu uda się usłyszeć skok. Widać ciężką rzeczą jest usłyszeć skok dla niektórych zawodników, ale zobaczymy. To może być około 120 metrów. Jest 122,5. Noty po 18, 19 na 19,5 od Norwega, nota 111,5 i miejsce 12. Fajnie, że obecnie mamy boczne podmuchy, które nie są wcale takie słabe i to na pewno skorzystą zadanie utrudnia. Anders Bardal,
zdobywca kryształowej kuli w sezonie 2011-2012, drugi zawodnik Pucharu Świata w kolejnym sezonie, czyli 12-13. Siedmiokrotnie wygrywał w zawodach Pucharu Świata, aż 34-krotnie stawał na podium. No ale ten skok zupełnie do tego nie nawiązuje. To było jakieś 115 metrów. 113 dokładnie, nota łączna 94,4 punktu. Mimo dobrych not, Norweg jest 16. Dokładnie. A teraz Hideharu Miyahira, obecny trener reprezentacji Japonii. Zobaczymy, jak sobie poradzi. No i to nawet powiedzmy w granicach 130 metrów lądowanie bardzo ładne. 128,5, no to 123,3 i miejsce piąte. Martin Koch już na belce startowej, specjalista od lotów narciarskich. Zawodnik, który zdobywał na czempionatach w lotach medale. Na skoczniach dużych nie radzi sobie tak dobrze. Zobaczmy, jak będzie teraz. No, ciężko z tej perspektywy zweryfikować, ale to był chyba skok w okolicach 120 albo 125 metra. 122,5, że ten wylądował w połowie tej granicy. No tam 13,12 punktu i miejsce 13 dopiero. Jednym zawodnikiem na belce startowej jest Aleksander Herr, ten Niemiec. Zobaczymy, na co go będzie stać. Kwalifikacja 28. No i też gdzieś gdzieś tak 120 metrów. 122 metry. No to 108,1 i miejsce 15, więc może być ciężko za mężem do drugiej serii. Na razie za Wandę, Petersen i Schmidt. Drugi z Polaków na belce startowej, Wojciech Tainer. Zawodnik, który w całej swojej seniorskiej karierze zdobył 9 punktów Pucharu Świata. Miało to miejsce w sezonie 2003-2004, kiedy był 24 w Liwercu i 29 w Zakopane. Ładnie trafił na progu, dobrze się położył na nartach i to jest skok poza punkt K. Co prawda chyba tam ten telemark był nieco markowany, tu mogą sędziowie się nieco doczepić do tych, no ale mimo wszystko, jak widzimy, no to zróżnicowane, ale Rosjanin i Chińczyk dali po 19,5, no to 13,30,5 punktu i Wojciech Tainer z realnymi szansami na drugą serię, a chyba nawet już się tam znalazł. Jest pierwszym oczekujący, jest pół punktu za Morgan Stern, który nazywa... Tak jest. A czy Oli Pekala brał mu tę szansę prezentowania się w drugiej serii, czy może pan Oli skoczy dalej od Wojciecha Tainera? No nie. Więc wiemy, że będziemy mieli jednego Polaka przynajmniej w drugiej serii, bo Oli Pekala tylko 114 metrów, no to 97,7 miejsce 20. Nawet, no to bardzo przyzwoite, to będzie na 3,5, więc na nic nie dał. Austriak Baltazar Schneider, jak widzicie. On w swojej karierze był specjalistą Pucharu Kontynentalnego, tam w sezonie 2006-2007 zajął pierwsze miejsce, wyprzedzając Mortena Sole, ma zaledwie 2 punkty. I teraz, no to będzie chyba skok w granicach punktu konstrukcyjnego, może metra zabraknie, gdzieś 124 metry. Widzimy, że jest usatysfakcjonowany tą próbą. Chociaż raczej na drugą serię to nie wystarczy. To 23,5 metra, no to łączna 113,3 punktu i Baltazar Schneider na miejscu 9. Robert Mateja ja pierwszym oczekującym, 121,2 ma aktualnie polski skoczek. To czy Florian Lig, ten wysoki zawodnik, pozwoli Robertowi Matei skoczyć po raz drugi, czy jednak on zawita nam teraz do drugiej serii? To będzie dobry skok jak na jego tegoroczną formę.
124,5 jest siódmy. Czy nam się zakwalifikował, czy... Tak, zakwalifikował się. Jest to punkt 1/10 przed Robertem Mateją. Mateja dalej pierwszym oczekiwam. Kazuya Shifunak już oczekuje na sygnał do startu. Japończyk w swojej karierze 38-krotnie stawał na podium, 15 zwycięstw, 12 drugich miejsc, 11 trzecich. On w latach 90. dwukrotnie stawał na podium klasyfikacji końcowej. No ten skok oczywiście jest dużo słabszy niż wtedy. Dużo słabszy również w kwalifikacjach. 119 metrów i nota łączna poniżej 100 punktów. No nie ma szans na to, aby pokazać się nam dzisiaj jeszcze raz. Tak jest, to będzie dwóch Polaków w drugiej serii. A teraz Christian Nagiel reprezentując Austrię, więc tutaj skaczą u siebie. Zobaczymy, czy znajomość tych skoczni pomoże mu w wywalczeniu awansu drugiej serii. Powyżej 120 metrów. 127,5 nawet. Więc tutaj na pewno 9 miejsce, więc na pewno będzie awans do drugiej serii. Tylko nie wiem, czy już nie jest zapewniony prawo. Daniel Forfang teraz. Brat aktualnie skaczącego Johanna André Forfanga. Wydaje się, że Daniel był nieco mniej utalentowany. On zakończył karierę w 2006 roku. Tą rezygnację motywował tym, że zabrakło mu motywacji do dalszych treningów. Teraz 128 metrów. Punkt, jaki dzisiaj mieliśmy już kilka. 121,9 punktu łączna nota. I Forfang będzie gdzieś pewnie pod koniec trzeciej dziesiątki po pierwszej serii. Ma awa. Tak jest. To jest zawodnik z numerem 70, to on nie minę, czyli zawodnik, który już rozpoczyna drugą dziesiątkę kwalifikacji, bo na 120 będzie w stanie powtórzyć ten skok z kwalifikacji. Zobaczymy za chwilę. No, gdzieś tam w granicach, 129, ale to lądowanie było takie... Chyba, ale jest w tym miejscu 122,9, więc będzie w drugiej serii. 1/10 punktu za Florianem. Stefan Pieper, zawodnik, którego zwykle oglądaliśmy tylko w Oberstdorfie i w Garmisch-Partenkirchen. Jak widać, trener postanowił postawić na niego również Bischofshofen. No ale z tego, co tam widzieliśmy w klasyfikacji, no to miejsce trzeci dziesiątce się dość często zdarzały i po nim można oczekiwać tutaj skoku w granicach 130 metra. To był skok na pewno 5 metrów. Do 31 nawet, łączna 125,3 punktu i Pieper na miejscu szóstym. Tak jest. A teraz kolejny zawodnik na belce startowej, czyli Mateusz Rzydkowski, ostatni z reprezentantów Polski. Najwyżej sklasyfikowany w kwalifikacjach. Będzie najwyżej sklasyfikowanym Polakiem po pierwszej serii. O, trudne wyzwanie, no musi tutaj skoczyć ponad 130 metrów, żeby walczyć z Wojtkiem Tajmanem. Ale... Ja chyba bym mogłaby być wymagana odległość, ale lądowanie na dwie nogi tutaj. 133,5, no to 121,3, 11 miejsce będzie w drugiej serii, ale to będzie trzecia dziesiątka. 1/10 punktu przed Robertem Matejo. Na razie Wojciech Steiner najwyżej wziął te wody. Czas na legendę rosyjskich skoków Dmitrij Wasiliev. Zawodnik, który, jak pamiętamy, był bohaterem afery dopingowej w skokach. Jednej z nielicznych. To było podczas jednego z turniejów czterech skoczni. Teraz w granicach 130 metra. 128, jak widzimy, dokładnie skoczył. No to łączna 124,0 punktu, dość zróżnicowane noty od 17,5 do 19 punktów i 13 miejsce dla reprezentanta zbornej. Jest serii finałowej, ale jest na przyrozadki, więc wśród tym, co się dostanie. Tak jest. A teraz Jakub Janda. Jedyny chyba z Czechów
który się dostał, tak. Tak. Ja dole, że on nie zdołał się zakwalifikować. Tak jest. Będzie w stanie też awansować tam do drugiej serii. No tak trochę pasywnie w locie, chociaż... Chociaż no, mógł być to skok nawet około 128 metrów. 27. 14 pozycja, więc... Albo jest w drugiej serii, albo niewiele mu brakuje. Jest w drugiej serii. Jest wspólnie jednością przed Mangilerem. Więc szkoda, że trener nie wpuścił go na Bergizel, bo z pewnością mógłby walczyć o niezłe lokacje. Może nawet o drugą dziesiątkę. Georg Szpet. Zawodnik, który był synonimem solidności. W sezonie 2003-2004 oraz 2004-2005 czterokrotnie w swojej karierze stawał na podium, ale nigdy nie udało mu się wygrać. Teraz również bronię 130 metra, podobnie jak przed chwilą koledzy 128. I to daje mu miejsce 11, nota łączna 121,7 punktu. Od razu uprzedzę, Artur Lapp jest pierwszym oczekującym z notą 117,1. A teraz Primož Peterka też chyba jest jedynym ze Słoweńców? Nie, będzie jeszcze dwóch, Zonfa i Kraniec. No, no to najgorszy był Słoweńcem w kwalifikacjach. Ale może nie będzie najgorszym w konkursie. I piękny sposób, piękne wylądowanie. No to nawet może być walka, nawet może być pierwszy. 37,5, nie, jednak drugi. No to jest 137,5, więc... Ale to był dobry skok jak na niego. Tak, tylko z Martinem Schmidtem przegrał, także brawa dla Primoža Peterki. Kolejny z zawodników gospodarzy, Andreas Wittensen. Dość niedoceniony, jeśli chodzi o historyków. On w swojej karierze 49-krotnie stawał na podium. Miał 18 zwycięstw. Ale on jest trochę przyćmiony przez te legendy Morgensterna, Hervarta. Wylądował na dwie nogi, to był skok dość dobry, to 33,5 metra, taki można powiedzieć. No ale widzimy noty za styl po 14,5, 15 punktów, dopiero 15 miejsce. On mógł tutaj walczyć o czołową trójkę, a tak jest. Walka o miejsce w drugiej serii. Tak jest, no ale teraz i Andreas Gorbergen, też bardzo doświadczony, usytuowany zawodnik, to wysa puchary świata. Zobaczymy, czy lepiej od Andreasa Wittensena. Czy w ogóle będzie w stanie powalczyć nawet o pierwszą dziesiątkę? To może być tym ciężko. 24 metry. No jest dopiero 20, więc jeszcze nie ma go w drugiej serii, a to znaczy, że Artur Lapp będzie w drugiej serii. Tak jest. Ale Goldberger jest pierwszym oczekującym swoją nową to 13. Rosjanin Ildar Fatkulin. Chyba najlepszy z Rosjan, z tego co się orientuje. Tak. Zdobył 125 punktów Pucharu Świata. Dla niego najlepszym sezonem był sezon 2001-2002, kiedy to był nawet na miejscu 8 w Oberstdorfie. Tam trzykrotnie w turnieju 4 skoczni oddawał po dwa skoki, ale zawalił właśnie w Bischofshofen. Dzisiaj sobie to być może powetuje, bo to był skok 27,5 metra, który daje szansę na drugą serię. Tak, już jest w drugiej serii. No to łączna 121 metrów, punktów i miejsce 15. Za Robertem Matejem i Mateuszem Rutkowskim. Wojciech tak, Tyler na razie na miejscu 6. Najlepszą dziesiątkę kwalifikacja rozpoczynam Sven Hannawald. No zobaczymy, on tak skacze nie brawo, raz skacze, no, skacze słabo. Zobaczymy, czy tym razem odda taki skok, jaki chciałby oddać. No i jest szansa nawet teraz być nawet w dziesiątce. Dziesiątce może nie za bardzo. 33 metry, 129. No i jest siódmy, no ale ciężko, żeby on kończył w pierwszej dziesiątce po pierwszej serii. Czterokrotny złoty medalista olimpijski Simon Amann już przygotowuje się do startu. On przez lata był najlepszym zawodnikiem ze Szwajcarii. Wspólnie z Kittelem prowadzili te reprezentacje, pamiętamy te czasy. Był wtedy jeszcze Niemiec reprezentujący Szwajcarii Andreas Michael Menninger, oczywiście. No i teraz dobry skok Simona Amanna. Co prawda lądowanie chyba na dwie nogi, później był ten wypad, ale sędziowie, bo sędziowie tego jak widzimy nie wszyscy
dopatrzyli, bo tutaj mamy notę 19,5 punktu od Norwega. Miejsce szóste dla Amana, nota łączna powyżej 130 punktów. Tak jest. A teraz Feli Kokkonen, chyba najlepszy speedo w ogóle. Drugi Felix najlepszy, jeszcze tylko Ahonen będzie po nim. A, to miało. Ale to może być, to bo jest trochę zaskoczenie, że Kokkonen jest drugim najlepszym speedo w kwalifikacjach. Ale czy też tak będzie po pierwszej serii? To nie, bo niestety nie wylądował się na jednym puchu. Chociaż sam faktycznie był do końca długi. To 26 metrów, no i wiemy, że go nie będzie, bo jest 41. Tom Ingebrigtsen, indywidualny mistrz świata z Thunder Bay, ze skoczni K120. Wtedy to było cudowne dziecko norweskich skoków. Później ta jego kariera nieco przygasła. W żadnym z sezonów nie był na miejscu w pierwszej dziesiątce, jeśli chodzi o Puchar Świata. Teraz skok w granicach 130 metrów, ale wylądowany fatalnie. Nie było tu w ogóle mowy o telemarku. To było ewidentne lądowanie na dwie nogi. No to powinien być chyba po 15 punktów, 16. Tak się dzieje i mimo 137,5 metra, nota łączna 129,5 punktu i miejsce 8. A teraz Michał Urman. Zobaczymy, czy będzie w stanie powtórzyć dobry skok, czyli kwalifikacyjny i skończyć pierwszą serię w pierwszej dziesiątce. Jest na to mała szansa, 3,5, więc już mieliśmy kilka skoków na tą odległość. To 32,8 i jest na razie trzeci, więc... O, będzie na pewno tej. Jest za Marcinem Schmidtem w tym momencie. Nie, za Petersenem, przepraszam. Za Peterką? A nawet i za Peterką, bo tam były małe różnice. Robert Kraniec. Reprezentant Słowenii był 27-krotnie na podium w swojej karierze. 7 razy wygrywał. Jego kojarzymy głównie ze świetnych skoków na skoczniach Mamucich. Teraz skoczył także ładnie, powyżej 130 metrów. To 32,5 metra. Mieliśmy już kilka podobnych skoków. Tutaj będą dużą rolę odgrywały noty. To 29,2 punktu i miejsce 11 dla reprezentanta Słowenii. Czas na lidera turnieju 4 skoczni, proszę Państwa. Tak jest, czyli Maria Rokenseja. Zobaczymy, czy potwierdzi to, że jest liderem. Skoczni powalczy tutaj o zwycięstwo w tym konkursie. No, to nie był dobry skok, jak na niego. 130,5, no to będzie gdzieś w granicach drugiej dziesiątki. No, 13, więc będzie pewnie w połowie drugiej dziesiątki. Tam jest minimalna różnica, to jest 0,4 za Martinem Schmidtem. Jest na razie Leochem tej traci prowadzenie, ale zostanie jeszcze jeden skok. Kolejny ze specjalistów od skoczni na Mucich, Pierre na Romoren. On był w kwalifikacjach na miejscu trzecim. Dobrze trafił na progu, to może być naprawdę skok grubo ponad 130-metrowy. Ładne lądowanie z wypadem. To 37,5 metra. No, czy mu to da prowadzenie? Nie, jest jednak drugi. Zatem on również przegrywa z Martinem Schmidtem. No to łączna 140 punktów. A tymczasem mamy Petera Zonte. Najlepszego Słoweńców w sezonie. No i w kwalifikacjach też był najlepszym. Zobaczymy, czy powstrzyma tą swoją dobrą pasę i powalczy nam, czy spróbuje powalczyć o podium w tym konkursie. No, 132, no może być ciężko z powalczeniem o podium. No jest 13, więc 26,1, duża strata do tego podium, ale zobaczymy. Nie można być z tego pewien. Został nam tylko Janne Ahonen, legendarny reprezentant Finlandii. On w tym turnieju czterech skoczni
za Anonim w Oberstdorfie, dlatego się nie liczy, jest 17 w klasyfikacji, ale może powalczyć w dzisiejszym konkursie o kolejną wiktorię. Ładnie to wygląda w powietrzu. I daleki skok. Ale tam chyba zabrakło telemarku. 139 metrów poprowadzenia raczej nie obejmie. To jest dopiero miejsce 9. Widzimy, jak sędziowie rygorystycznie go ocenili od 14,5 do 16 punktów i miejsce 9 dla Janne Ahonena. Zatem po pierwszej serii liderem Martin Schmidt o 0,4 punktu przed Bielem Meinarem Romorenem. Trzeci dość niespodziewany Primož Peterka, tuż za poli Urman Petersen i Yoshioka, z tym, że ci zawodnicy już mają dużą stratę do podium. 7 Morgenstern, 8 Aman, 9 Ahonen i na 10 miejscu chyba największa rewelacja tego konkursu Wojciech Tainer. 11 Tom Ingebrigtsen, 12 Sven Hanover, 13 Robert Kranec, 13 Peter Zonta, 15 Stefan Pepper, czyli też taka mała sensacja, 15 miejsce wysoko jak na tego zawodnika, 16 Roy Ottersen, obrębie tutaj odrabianie, kiedy w drugiej serii. 17 Hideharu Miyahira, 18 Florian Lig, 19 Tony Laminen i 20 Daniel Forfang. No i w 30 mamy Gorgia Szpta, Mateusza Rutkowskiego na pozycji 22, 1/10 przed Robertem Matejem na pozycji 23, Dara Fatkulina na pozycji 24, Witzel 25, Wapiew 26, Janda 27, Nagiel 28, Lafi 29, no i ostatni, który się chce spać, to jest Andreas Goldbergen. A 40 punktu zabrakło do awansu do drugiej serii Baltazarowi Schneiderowi, czyli zawodnikowi, który zmienił barwy z Austriacji na niemiecki niedawno. 32 Jerby Ritzerfeld, 33 Harada, później kolejny z Niemców Hocke, dwójka Norwegów Wilberg i Minger, 37 Koch, Dufner, Herr, a więc zawodnik polsko-niemiecki, Raki Kasaj na miejscu 40, a w ostatniej dziesiątce Justi Hautamaki, Peter, Pekkala, Funak, Barba, bardzo spodziewanie słabo, Loben, Lid Jones, Acel Kokkonen, no ci zawodnicy mieli fatalne noty za styl oraz Elvard Neumayrem, którzy z progu się nie wybili. Tak jest. I teraz jeszcze zanim przejdziemy dalej, jeszcze podejmuję aktualną czołówkę, jeżeli chodzi o turniej w Tereskoczni. Mam tutaj 22 zawodników notowanych, także przedstawię ich dokładną sytuację. Na miejscu 22 Toni Nieminen, 769 punktów. Na miejscu 21 Stefan Pfeiffer, 731, 60 punktów przed nim Hideharu Miyahira. Następnie mamy Noriakiego Kasai, którego już nie zobaczymy, 739, już traci 19 pozycję. Potem Robert Kraniec, 747,3. Potem Janne Ahonen, który mimo zawalnego konkursu w Oberstdorfie i tak jest na miejscu 17, także to pokazuje, jak mocny jest ten zawodnik. Potem, no nieobecny dzisiaj Adam Małysz, spadł już na 16 miejsce, spadł jeszcze bardziej niestety. Kazuje się Konaki na miejscu 15, nota 846,7. Potem kolejne punkty w przednim, 858,1 jest Andreas Wichel, Mateusz Rutkowski, najwyżej z Polaków na 13 miejscu, 861,6. Marcel jego kolejne miejsce 12, 873,3. Dom Ingebrigtsen, pozycja 11, 881,1. Natomiast pierwsza dziesiątka na ten moment przedstawia się następująco. Kazuya Yoshioka, 885,1. Potem będzie Simon Amman, 893,5. Na miejscu 8 Michał Urman, 903,5. Potem Sven Hanawald, 909,4. 6 Andreas Goldberger, 911,9. 5 miejsce dla Sigurda Petersena, 913,8. 4 miejsce dla Tomasa Morgensterna, 922,9. No i tak naprawdę trzech będzie walczyło ostateczny triumf, a więc Roald Jokelsej, który spadł na trzecie miejsce, 964,4 i dokładnie pół punktu przed nim mamy Bjerna Einara Rumorena, a kolejne 0,9 punktu przed nim jest Martin Schmidt, a więc zaledwie punkt i 0,4 dzieli trójka, która zapewne powalczy nam o pozycje medalowe. Jeszcze pytanie, chłopaki, czy chcielibyście, aby podesłać wam na szybko, na prywatnej wiadomości tą klasyfikację, jeśli chodzi o turniej? O, nie podałoby. Dobrze, to dajcie mi chwilę, wam wyślę, tylko że niestety będę musiał to zrobić z telefonu, ponieważ laptop, na którym to robię, nie ma dostępu do internetu, więc postaram się wyrzucić. Dobra, to będzie w jednej formie. Mam nadzieję, że najpierw do Patryka powinno to trafić, a teraz do Dalemira wysyłam.
czatu. Wyślij wiadomość. Mam nadzieję, że się widzę w miarę szybko. No, to może jakieś trzy słowa a propos tego, no w zasadzie o to jakieś spróbowanie pierwszej trójki, bo tak naprawdę to jest takie kluczowe, bo Galatalmy wspominał, że Morbius 4 jednak ma sporą stratę i on raczej już do walki się nie włączy, już o reszcie nie wspominają. No ja czuję, że jednak mi to broni to pierwszy miej. No myślę, że tutaj może ten bierny miar Romoren jednak zwyciężyć. Bo te różnice są niewielkie, aż my przecież widzieliśmy, co w kwalifikacjach pokazano. No dobrze, to ja postawię w takim razie na Leo Kelseya, aby każdy miał inny wybór. Dobrze, także wiadomość powinna być wysłana, także proszę o potwierdzenie, że wiadomo, że tabelka do was dotarła. Teraz właśnie. Dobrze, w takim razie dwie minutki przerwy, możecie jeszcze udać na stronę i jak wrócę, będziemy startować, także godzina 22.15 startujemy z serią finałową tej edycji turnieju Series Koszyk. Ja, są duże przestory? Nie no, nie są za duże. Wiem, spokojnie. Znaczy pewnie bym coś głośniej powiedział, to by było, nie? Pewnie tak, ale... I to na mnie przeszkadza. No, wiesz, jeżeli nie przeszkadza widzom, nie przeszkadza nikomu, to wiesz. A no w sumie, nie no, teraz chyłam na tym. To tak zaś nie słychać. No, to nie jest. Wracam na stanowisko. Jest to 14. Jak tam chłopaki jesteście? No tak. Dobra. Patryk? Nie, jestem, jestem, tutaj. Dobra. Nie. Dobrze, no to w takim razie teraz mogę się do was podłączyć. Będę się starał w miarę też mówić na bieżąco ewentualną klasyfikację. Jeszcze tutaj sobie pozwolę skopiować, abym już mógł zaktualizować po skończeniu. Także jeszcze tutaj nie dopisać tematu. Ta plus ta. Także teraz będę miał w miarę na bieżąco aktualizowane. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie jak powinno. Teraz potrzebuję tej 30. Dobrze, mam ją tutaj. Dobra, w takim razie powinno być już wszystko gotowe. W takim razie rozpoczynamy serię finałową, proszę państwa. A więc jako pierwszy nam oczywiście startuje Andreas Goldberger, który nam troszeczkę stracił w wyniku nieudanego skoku, ale nadal może walczyć. On walczy o czwartą pozycję. Traci do Morgensterna jednak sporo, bo to jest 11-punktowa strata, więc może ją bardzo ciężko, może być bardzo ciężko jej odrobienie. No ale zobaczymy, czy siła doświadczenia zła przebić młodość. Na razie leci w tym momencie w powietrzu. Ale to nie był jak na Goldiego dobry skok. Punktka został przekroczony, ale stresu wielka na pewno nie. No i to jest 125 metrów, więc no, zdecydowanie mogło być lepiej, to jest nuca 228,2, także raczej dużo z tego nie wyjdzie.
Jeden zawodnik z numerem 42. Arttu Lappi. W swojej karierze raz wygrał zawody Pucharu Świata. Miał to miejsce na inaugurację w Kusamo. Wtedy naprawdę był w dobrej formie, a w dodatku pomogły warunki. Raz mocno dynamicznie na progu, ładnie nakrył te narty i skok w granicach 127, może 8 metrów. To powinno pozwolić na objęcie prowadzenia 128,5 metra. No to już na 239,9 punktu. Zatem skoczył dużo lepiej od Andreasa Goldbergera. A teraz Christian Nagel, 28 po pierwszej serii. Zobaczymy, czy utrzyma tą pozycję? Może nawet jeszcze ją poprawi względem pierwszej serii. Troszeczkę chyba spinione wyjście na progu. Ogólnie tak 120 metrów, 128. Chyba wejdzie nam prowadzenie, a jednak nie. 35-9 i jednak przegrywa za Lappi. O 4 punkty różnicy. No i teraz czas na Skocka, który, no umówmy się, zalicza swój jeden z tych turniejów, jakie do tej pory oglądaliśmy. Jakub Janda. Cały czas będę wspominał o jego, o tym, że nie został wysłany na Bergizel, bo to na pewno przeszkodzą w kontekście całej rywalizacji. No ale zobaczmy, chociaż może w tym konkursie pokaże, na co go stać. No i to była niezła próba. Puszka został przekuczony za 27,5 metra. To jest na razie trzecia odległość. Miejmy nadzieję, że nie będzie tak, że 237,1 jest drugi, ale to jest strata 2,8 do Artura Lappiego. Także nie wiadomo, na którą pozycję przecież Jakub Janda nam się załatwi. Mocno nam się już zagrzewa do startu Dimitri i Wasiliew. Jeden z nielicznych zawodników z serii, którzy skaczą do dziś. Aktualnie leczy kontuzję. Zobaczmy tutaj, jak skakał w 2008 roku. Ładnie na progu. I powyżej 125 metrów. Węzeł 128. Dokładnie 128. Zatem kolejny zawodnik, który ląduje w tym samym punkcie. Chyba tam jest jakaś zwiększona grawitacja. Zatem łącznie 241,3 punktu i to pozwala mu podjąć prowadzenie. Może tak być. A teraz Andreas Wittharz. Zobaczymy, czy jemu też tak skoczyć 128 metrów. A może skoczy dalej. Mogło być nawet dalej, mogło być około 30 metrów. Tak, 134 metry. No to będzie zdecydowane prowadzenie. 252,5 punktu. Może nawet przebić się trochę. No Mateusz Rzutkowski na pewno nie będzie miał łatwego zadania, bo to był bezpośredni rywal dla Wittharza. No ale zobaczymy. Czas na Ildara Fatkulina, a więc drugi z Rosjan, który do drugiej serii da się zakwalifikować. Zobaczymy, co zdoła z tego wyniknąć. Widzimy, że dosyć ładna serwetka w locie, dosyć dobrze leci i to był ładny skok, ale lądowanie nad Genowinem bardzo mocno pokoczył sytuację i nie ma opcji, by utrzymał obecną pozycję 128 metrów, 233,4 punktów, co oznacza, że w tym momencie jest na przedostatnim miejscu wśród zawodników drugiej serii. Już wiązania poprawia kolejny zawodnik, to reprezentant Polski Robert Mateja. Po nim raczej nie spodziewamy się wielkiego wyniku. Dla niego sam awans do drugiej serii już jest sukcesem. Słabo spisuje się w tym turnieju 4 skoczni. Chociaż ten skok w powietrzu ładnie wygląda i to będzie przekroczony punkt K. To był nawet skok w ręce właśnie tego 128 metra, który co chwilę zawodnicy osiągają, a nawet nieco dalej, 132 metry. No to łącznie 253 punktu i Mateja niespodziewanie dobrze na miejscu drugi. A teraz zawodnik numer 43, Mateusz Rzutkowski. No właśnie tutaj musiałby skoczyć podobnie jak Mateja, pewnie gdyby, żeby wyprzedzić Helsa, no wiadomo, walczy z Helsem, pewnie już tak skoczni. Zobaczymy, czy będzie w stanie. No, mogłoby zakłócić. A nie, jednak
132,5. Będzie pierwszy, nie, trzeci przegrał na tajnik za stronę, to wtedy 239,3. Zaraz sprawdzę na wszystkiego, jak wygląda to z Rutkowskim Elkersem. Jednak Witkers wygrał o 0,2 punktu z Mateuszem Rutkowskim, a więc tam było bardzo blisko. A więc no niestety, akurat Polak ten pojedynek przegrał. A teraz czas na Georga Szpeta. A więc jeden z zamiarów, którego nie spodziewaliśmy się tak wysoko, to jest ta pierwsza lokata. Zobaczmy, czy zdołają utrzymać po swoim kolejnym skoku. No to była niezła próba. 127,5 metra, a więc ten punkt grawitacyjny, jak to tutaj kolega już wspominał, 247. Nie jest to zły skok, ale jest na razie na miejscu piątym, więc troszkę na razie nam się odsunie w dół. Daniel Forfang, kolejny zawodnik z Norwegii. Mieliśmy ich sporo w pierwszej serii, ale znaczna część odpadła. Zawodnik, dla którego największym sukcesem jest miejsce piąte w Kucamo podczas jednych z loteryjnych warunków wietrznych. Teraz osiąga mniej więcej punktka 125-6 metrów, może nawet 123,5. Zatem on tego miejsca z pierwszej serii na pewno nie utrzyma. No to już na 233,7 punktu i miejsce dopiero 9. A więc od razu Witkers skoczy nam już do takiej dziesiątki. Tak. No i teraz Tonio nie minę 19 po pierwszej serii. Poprawia się względem kwalifikacji o jedną pozycję i zobaczymy, czy będzie w stanie ją utrzymać. A może nawet poprawić. To może być z tym chociaż. No i teraz pytanie, czy wyprzedzi Witkersa? Miał przewagę nad nim. Jest pierwszy. 253. O pół punktu. Przed Witkersem, tak się zdaje. Już zaraz sprawdzę. Tak, dokładnie. Pół punktu. 252,5 kontra 253 punkty. A teraz Florian Ligi. Ale skoczek, który akurat do całe turniej nie walczą o nic. No ale w następnej już będzie miało takie pole do walki. Ale widzimy, że Florian Wigel pokazał się dobrze, 129 metrów, a więc nie za odległość, to jest 247,5, to jest aktualnie pozycja piąta, a więc jest za Mateuszem Rutkowskim, a przed nim kryje Wasiliew. A więc Mateusz Rutkowski jest w najgorszym wypadku na miejscu 21, Arwen Mateja na 20. Hideharu Miyahira, obecny trener reprezentacji Japonii. On w turnieju czterech skoczni zdobył 731,6 punktu. Oczywiście o czołowe lokaty nie walczy. Zapewne okazuje się gdzieś tam pod koniec drugiej dziesiątki, albo na początku trzeciej. Skok przyzwoity, 128 metrów tradycyjnie. I to jest miejsce, które szóste. 243,2 punktu. No i teraz Romain Jokersen, no który walczy o zwycięstwo. A straty 1,4 do Smitha, ale żeby powalczyć, no musi oddać lepszy skok niż w pierwszej serii. I to jest chyba ten skok, który powinien być w pierwszej serii. 138,5, no i zdecydowane prowadzenie 263,7 o 10,7 przed jak to z drugi zapomniałem. Już ci mówię, zaraz sprowadzę na szybko sortowanie. W tym momencie to jest 10,7 punktu przewagi nad Tonim Nieminianem, więc to jest na razie podobna przewaga, że chodzi o ten konkurs. No oczywiście, żeby po najroczniej się nachodzi jeszcze daleka droga. Na razie Stefan Pfeiffer, ponieważ rumorem i śmierdzą zostali na samym końcu. Także jeszcze dość daleka droga. Na razie Pfeiffer, który dopiero jest 15, więc jeszcze dość sporo skoków jeszcze mamy. 128 metrów zawodnika z Niemiec, 245,2. Na razie pozycja numer 7, to oznacza, że jest za Florianem Wiglem, a przed Hideharu Miyahiro. Polacy znowu idą do góry. Słoweniec Peter Żonta, drugi zawodnik w kwalifikacjach. W pierwszej serii już tak dobrze mu nie poszło, ale w sumie miejsce w drugiej dziesiątce
jest również dla niego dobrym wynikiem. Ładna sylwetka w locie, no i skok przyzwolity, to było na pewno ponad 130 metrów. Nawet i 137,5 metra, jak widzimy. Zatem on zaprezentował nam skok zbliżony do tego z kwalifikacji, no to łączna 263,1 punktu i Żonta przegrywa tylko z jednym zawodnikiem, jest na miejscu drugim. Tak jest. Kolejnym zawodnikiem jest Robert Kraniec. No, Robert Kraniec, który walczy o to, żeby być w tej drugiej dziesiątce, to nie wiem, czy tak spocznie. Zobaczymy, czy uda mu się to zrobić. No, ganiec tak 30 metrów, więc podejrzewam, że nie będzie trzeci teraz po tym skoku. Dokładnie 257,8, a odległość 32 metry. Więc skończy konkurs w drugiej dziesiątce. Troszkę nam awansuje po tym skoku, jeżeli chodzi o cały turniej, oczywiście Robert Kraniec. No a teraz czas na 12. Svena Anavalda. To jest zawodnik, który walczy o pierwszą dziesiątkę. On tracił do Sigurda Petersena, który będzie czekał trochę później, ale Anavald już tutaj zepsuł swoją próbę. I nie będzie tak dobrze, jak chciałby, żeby było, a więc Sven Anavald w ostatnim akcencie załalił sprawę. To jest 111,5 metra i nota 226, a więc będzie niestety potężna strata. Szkoda Svena, wydawało się, że będzie lepiej. No, ale przed pierwszym skokiem, że Sven Anavald jest tym medycznie, bo taki jeden pokładaj dobrze, a drugi zepsuł. To właśnie ten drugi zepsuł. Ale Wichelsacz muszę Rutkowskiego jednak zdołał pokonać, bo jednak przewaga była dość duża. Domin Gabrycen. Zawodnik jest dość doświadczony. Ładnie na drogu trafił, wysoko nad zeskokiem i to był daleki skok, to był bardzo daleki skok. Widzieliśmy, że świetnie wyglądowany był tam perfekcyjny ten nagle, ta łączna będzie wysoka 267,1 punktu. Pierwsze miejsce, a odległość świetna, 137 metrów. Nie dziwi nas radości Norwega. Tak jest. No i rozpoczynamy sobą dziesiątkę, a tu Wojciech Tarny, fenomenalny pierwszy skok. Dzięki któremu jest na 10 miejscu. Czy drugi skok też będzie taki dobry, swoje utrzymać tą 10 pozycję? No, może być ciężko. Zobaczymy. No nie. To był zdecydowanie krótszy 127, chociaż i tak dwa przyzwoite jak na niego. Siódme miejsce będzie w drugiej dziesiątce, więc może uznać ten konkurs za nawet bardzo dobry. Jest najlepszym z biało-czerwonych, za pokonać Roberta Mateje o 30 punktu, a że miał punkt przewagi na Mateuszem Rutkowskim, także Wojciech Steiner może być tutaj bardzo zadowolony. No a teraz Jan Ahonen, który co prawda nie walczy o czołówki, ale walczy o jak najlepszy punkt w Pucharu Świata. Zobaczymy, co nam Finn pokaże. Pokazał fenomenalną próbę. Może do 140 nie dolecią, ale 137 metrów w fenomenalnym stylu. A więc Janne Ahonen pokazuje moc 267,8. Na razie jest na prowadzeniu 70 punktów przed Ingebrigtsen. Czekamy teraz na odpowiedź Simona Amana, to kolejna legenda skoków. Na pewno stać go na to, aby wyprzedzić Jannę Ahonena, ale musi naprawdę przyłożyć się do lądowania, jeśli o tym myśli. Wysuwa nad zeskokiem, no i to będzie na pewno ponad 130 metrów, chociaż chyba nie tak daleko i upadek. No to oczywiście przekreśla już jego szanse w kontekście walki o czołową dziesiątkę. Skok przyzwoity, 133,5 metra, ale nota łączna 232,2 punktu, bo noty nie mogą być wysokie, dopiero 21 jest Szwajcar i widzimy rozgoryczenie po tym skoku. Tak jest. No i teraz Tomasz Morgenstern, no, walczy tak naprawdę o utrzymanie tej swojej czwartej pozycji, bo wyżej już nie będzie, a podejrzewam, że tylko kataklizm mógłby mu odebrać to miejsce. To będzie dobry skok, ale taki będzie skok na prowadzenie, zaraz zobaczymy. Jest to 137 metrów, nota 269,1 i obejmuje prowadzenie
Kurde, przepię ten plował sobie czwarte miejscu, nie czterech skoczy. 1061 punktów łącznie, a więc Goldbergera pokonuje, więc pewnie tak będzie. Będzie na czwartym miejscu. A teraz Kazuya Yoshioka. To jest zawodnik, który ma trochę inne cele. On pewnie w drugiej dziesiąte będzie nam mieszał. No i zobaczymy, co on pokaże po swojej próbie. A pokazuje naprawdę dobrą próbę. Chyba nawet 130 metrów się udało osiągnąć. To oczywiście byłoby naprawdę dobrym wynikiem. I tak to się dzieje. 133,5 metra. Wyleczony Simon Amann, aby swoją próbę ustał. 262,5 punktu. Jest pozycja szósta. Zobaczymy zaraz, na które miejsce to pozwoli Yoshioce awansować. Oj, jeszcze raz muszę sprawdzić. 1015 punktów, to oznacza, że przegrywa z Ingebrigtsenem, ale pokonuje Svena Hannevalda. Sigurd Petersen, piąty zawody klasyfikacji turnieju czterech skoczni. I traci już dość sporo numer Bernsteina. To będzie ciężko zrobić, ale myślę, że tam jego cenem będzie tutaj utrzymanie tego miejsca w czołowej piątce. No i ten skok na pewno 12-30-metrowy. Te 34 metry, oczywiście na prowadzenie raczej nie wystarczy, ale miejsce w trójce, na czwórce, jest czwarty. 264,5 punktu. Powinien być z siebie zadowolony, no tak. Tak jest. Michael Ullmann. Zobaczymy, czy utrzyma to swoje fantastyczne czwarte miejsce po pierwszej serii. Czy jednak jego presja wynik. No i skok dobry, tylko zabrakło lądowania, bo 138 metrów było, ale ląty będą słabe, po 16, 15, 16,5, no i szóste miejsce. Będzie w dziesiątym, no ale nie utrzyma tej swojej dobrej czwartej pozycji. A szkoda, bo to najdłuższy skok, jaki do tej pory oglądaliśmy. Jeszcze na szybko sprawdzę pozycję Urmana. Jest przed Goldbergerem, jest przed Ingebrigtsenem, ale przegrywa z Sigurdem Petersenem i Tomasem Morgensternem, czyli będzie prawdopodobnie szósty. A teraz ustawki przed wielką rywalizacją Primož Peterka. A więc najlepszy zdobyciu zobaczymy, czy zdoła utrzymać podium. Oj, chyba nie. Chyba nawet nie było 130, było, ale 132, to może nie wystarczy. To jest dopiero pozycja 9, 258. 1/10, no niestety Primož Peterka ostatecznie sobie nie poradził, co oznacza w tym momencie, że mamy Tomasa Morgensterna na podium dzisiejszych zawodów. Bjørnar Romoren, on traci tylko 90 punktów do lidera w turnieju 4 skoczni Martina Schmidta, to jest zaledwie pół metra, mieliśmy już 7 skoków, a tak niewielka różnica, wszystko rozstrzygnie się teraz. Na pewno wysoko nad zeskokiem to będzie ponad 130 metrów, ale może ze Schmidtem nie wygrać. On raczej będzie gdzieś w granicach 5, może 7 miejsca po tym skoku. Zaledwie 131 metrów. No jest trzeci, bowiem wiemy, że te różnice po pierwszej serii były spore, ale no tam już na 267,3 punktu to nie będzie coś trudnego do wygrania ze Schmidtem. Przegrywa nawet z Jokelsejem. No to. No i Martin Schmidt, ostatni zawodnik drugiej serii, no to ma autostradę, ale czy nie spali się, bo w kwalifikacji nie wyszedł mu ten skok. Nie, chyba jednak Martin Schmidt wygra ten konkurs i wygra cały turniej 4 skoczni. Tak jest, 37,5, no to 277,9 jest pierwszy w konkursie i pierwszy w turnieju 4 skoczni. No to wyniki, tak jak mówiliśmy, Martin Schmidt przed Tomasem Morgensenem i Janem Ahonenem. A ty Bjørnar Romoren, ty Tomi Gabrielsen, Petersen, 7 rok jest, czyli 4 Norwegów. Pierwsze dziesiątce, gdyby to była drużynówka, pewnie ją wygrali. 8 Michał Urman, 9 Peter Wonta i 10 Kazuya Yoshioka, czyli utrzyma miejsce w pierwszej dziesiątce, więc to jest jego pewnie najlepszy wynik w tym sezonie. Drugie dziesiątce na początku dwójka Słoweńców, Peter Kajkraniec, 13 niespodziewanie Toni Nieminen, 13 Wittelsen, 15 miejsce Wojciech Tainer, wielkie brawa dla Polaka, dalej za nim dwójka kolejnych Polaków, Mateja Rutkowski, 18 latawiec z Austrii Florian Lidl, 19 Piper, 20 Mija Hira.
21. 23 Lappi, 24 Janda, 25 Nagirar, 26 Forfang, na 27 Idar Fatin, no i później już zawodnicy, którzy albo swoje skoki nie ustali, albo zepsuli, czyli 28 Aman, 29 Gorwegen, skoki nie zepsuł, ale to był słaby, no i 30 Stanowat, który już poszedł tylko swoje 11 punktów. No i proszę Państwa, mam już wyniki, ale zacznę od pozycji 15, bo to jest obecnie pozycja, która jest jakby najwyższa pośród tych, którzy wykonali te skoki drugiej serii tego konkursu. A więc oficjalnie, mogę jeszcze powiedzieć, miejsce 15 w turnieju teoretycznym zajmuje Robert Kraniec, nota 875,9, na miejscu 14, po trzech konkursach, warto zaznaczyć, Janne Ahonen, 931,2, a więc wyobraźcie sobie, jak dobrze wypadł Ahonen, skoro tak dobrze poszło, ale Małysz w ogóle wypadł nam z grupą, chyba na pewno utrzymał się w drugiej dziesiątce. Nie wytłumano na 19 miejscu, ale nie było listy do końca pełnej, więc może to być nawet dalej, zobaczymy to za chwilę. No, no i drugi z Polaku Mateusz Utkowski, który kończy na turniej na 13 miejscu, o 20 punktów przed Rozwikelcem, a więc było blisko, no ale to jeszcze mi się nie udało. I miejsce 11 Simon Aman. Tu mamy notę 994,8, a więc dał o dokładnie 5 punktów w stronę Dichelsla. A teraz słowa dziesiątka, która zdoła przekroczyć 1000 punktów łącznej noty. Cena na walk. 1000 punktów 60, więc mimo że nie wszystkie skoki były regularne, na pierwszą dziesiątkę to wystarczyło. Następnie 15,6 punktu, przed nim mamy Kazuje Yoshioke i to jest najwyżej klasyfikowany z Japończyków, jeżeli chodzi o ten turniej. Miejsce 8 to Ingebrigtsen, tutaj jest przewaga punktu 0,8 nad Japończykiem. Goldberger przez nieudany ostatni skok wpadł nam na 7 miejsce w publikacji całego turnieju. Drugi najwyżej notowany z Niemców Michałek Urman, pozycja 6, to akurat brawa dla Urmana za to, że wypadł bardzo dobrze. Pozycja 5 to Zygurd Petersen, ile by się już był, 1046,5 punktu, a więc to powinno być 12,6 przewagi. No i Thomas Morgenstern, bez niespodzianki na 4 miejscu, 1061 punktów. I teraz uwaga, wchodzimy na podium i uwaga, na 3 miejscu z notą 1092,2 punktu zajmuje Bjørn Einar Rumore. A więc no niestety nieudana próba w tym konkursie sprawiła, że zajmuje brązowy medal. No ale dla niego w sumie dobrze, że drugi raz rzędu jest w turnieju. W poprzedniej edycji był drugi. Tym razem udało mu się zająć pozycję trzecią. Także najbardziej regularny zawodnik. I teraz uwaga, chwila prawdy. 0,4 punktu dzieliły tą dwójkę. Smidi Ljokelsej. I teraz uwaga. Wyżej z tej dwójki jest... Ljokelsej jednak zdołał wykontrować na tyle w drugim skoku, żeby Martina Schmidta jednak pokonać. A więc mamy pierwsze i trzecie miejsce dla Norwegii. Martin Schmidt na drugim miejscu, a więc znowu przemknął mu turniej Czereskowski Koonosa. Sezon temu Ahonen, tym razem Ingebrigtsen. Przepraszam, znowu pomyłka, Ljokelsej. Cały czas będzie Ingebrigtsen siedzi w głowie, nie wiem dlaczego, no ale cóż. Jak to jeszcze pozwolę, jeszcze skoro już tak jesteśmy na streamie, na zaprezentowanie całej tabeli turnieju. Prezentuje się ona następująco. Także tak jak widzimy, to się właśnie potwierdza. Ja przewinę do jeszcze może jakieś wypowiedzi na temat czołówki, a za chwilę przejdziemy do dalszych zawodników. Duże różnice między podium a kolejnymi zawodnikami, jak widać. Był czwarty Morgenstern, już tracił ponad 30 punktów, 31,2 do Romorena. I znowu przerwa. I Petersen, który też traci 14,4 do Morgenstern'a. Szósty Urman, później Goldberger, Ingebrigtsen. No tutaj też różnice są dość spore. Potem na 9 miejscu Yoshioka. On tu niewiele stracił do Ingebrigtsen'a. Na pewno życiowy sukces Japończyka. 13 Mateusz Rutkowski to też na pewno dobry wynik, bo on przecież w czterech konkursach zapunktował. Dopiero 21, jak widzimy, Adam Małysz. 9, 4, 2 i z niewiadomych przyczyn nie wystawiony Bischofshofen. Już przesuwam niżej.
Mateja 28. Po 1/10 punktu przed Liglem. Obaj nie No Mateja wystartowali jak na Mateja. Berlinie. Tu 40, tu 21. No i 16 to nieźle dziś. Wojciech Tainer 22, 15. 3 starty, 2 razy w konkursie. Jest stabilny, ale przebłyski miał. Tutaj ta cała grupa fińska, Hautamäki, Pekkala, Lindström. No właśnie, Matti Hautamäki. Jemu wyszedł tylko Oberstdorf, gdzie był czwarty. Później wszyscy pamiętamy, co się działo. Dwa razy się przewracał i to dwa razy w pierwszej serii. No i to sprawiło, że już na Bischofshofen nie pojechał. Ale teraz będzie Planica, jego rejon, więc być może odbuduje nam się ten skoczek. No i Lois, no ja ani razu się nie dostał do serii finałowej. No tutaj już mamy do czynienia ze skoczkami, którzy nie zdołali już skakać ze wszystkich seriach. Także jeszcze pogląd na Puchar Świata, który prezentuje się następująco. Mały Szpot nieobecność stracił prowadzenie w klasyfikacji, jak widzimy. Schmidt po tym zwycięstwie zdobył przewagę nad Polakiem. Trzeci Lioppelsen, czwarty Romoren. No ale widzimy, że ta trójka dużo, dużo ma przewagę nad resztą stawki. Lioppelsen prowadził 101 punktów przed Romorenem. Później już zawodnicy też z dużymi różnicami. Ahonen, Morgenstern. Od siódmego miejsca zaczyna się robić nieco ciaśniej. Hautamäki, Hannawald, Urman, Goldberger, Petersen, Kasey, Jaman, Helvard, Wittelsen, tu raczej bez niespodzianek. Mateusz Ludkowski, 21, 127 punktów. Czasami zdarzają się niezłe występy. Szóste miejsce nawet potrafił zająć. Tainer, 30, na miejscu 29. Mateja, 33. Janda dopiero 37. No i egzotyczny zawodnik na 46. miejscu. Boivan Barle z 7 punktami. A jak widzimy, stawkę zamykają Staluma i Higashi. Tak jest. Tak właśnie się prezentuje nam tabela, jeżeli chodzi o dotychczas. No jego George Ludwig, 10. pozycja, 0 punktów. Tak, jak na razie tak. Ludwig do Fiskapu. Georg Ludwig do No niestety system spadków tutaj nie działa, a gdyby się dało, to pewnie by tak mogło być. No ale niestety awanse i spadki tu nie działają. Może jeszcze zanim zakończymy jeszcze program, jaki zapowiada. Czyli inaczej, awanse działają, spadki nie działają. No właśnie, to jest słuszna uwaga. Dwa konkursy w Planicy w najbliższym czasie. Później dwa razy w Willingen, konkurs indywidualny i drużynowy, który będziemy transmitowali pewnie, drużynówkę, co do Planicy zobaczymy. Później znowu trzy konkursy w Japonii, znowu idziemy na Mamuta, tym razem do Oberstdorfu. Później w Turynie, gdzie mamy zawody Pucharu Świata. No i najważniejsza impreza sezonu, czyli Puchar Świata, która w tej edycji odbędzie się w Trondheim. Mistrzostwa Świata chciałeś powiedzieć. Mistrzostwa Świata, co powiedziałem? Puchar Świata. A, przepraszam, no chodziło mi, że w Turynie jest Puchar Świata, a w Trondheim mamy Mistrzostwa Świata, także taka różnica. Także zobaczymy, jak sytuacja się ułoży. No i na koniec turniej skandynawski. Dwa razy Lahti, znowu drużynka w Lahti, Kuopio, Kusamo i zakończenie sezonu w Oslo. Także tak się prezentuje sytuacja. Także dziękuję wam chłopaki za obecność, za konkurs, bo naprawdę było... Zapraszam na kanał. Tak, zapraszam. Tak, jak będę robił timestampy, to pewnie wstawię linki do opisu, bo ja zawsze robię timestampy przy okazji tego konkursów. Jeszcze wspomnę, 4 lajki, 51 wyświetleń, także udało się za dwa dzisiejsze konkursy wbić ponad 100 wyświetleń, także dziękuję wam bardzo, to są naprawdę fantastyczne liczby. No i do zobaczenia następnym razem, także do usłyszenia. Zapraszam do usłyszenia. Również do Dalemira, ponieważ odbędą się już niebawem u niego Mistrzostwa Świata na dużej skoczni. Także zapraszam do niego i do usłyszenia.